I nadszedł czas, żeby zagrać sesję improwizowaną, w której wy będziecie brali udział. W czacie wpisujecie swoje pomysły. Najlepsze pomysły idą do mnie. Ja tego nie czytam. Mamy administratora, jest nim Aga. I Aga będzie przesyłała najlepsze pomysły do mnie. I mamy cztery graczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I każdy z graczy przygotował sobie postać. Nawet fajnie, nawet są trochę połączone. I jesteśmy gotowi, żeby przedstawić wam, kim w ogóle będziemy grali. Lewy, zacznij od siebie. Kim będziesz grał? Człowiek. Porywacz zwłok. Paulus Mor. W miarę wysoki, szczupły. Czarne oczy, czarne włosy, zielone oczy. 30 lat. Na karku. Znaki szczególne. Cienkie brwi. Od Słowika. Nie, ode mnie. Od Karola. Od matki. Albo od ojca. I nie lubię kobiet. W jakimś dziwnym tego słowa znaczeniu. Albo że powiedz dlaczego. Żeby nie powiedzieć, że lubisz mężczyzn. Nie wiem dlaczego jeszcze. Może wymyślę w czasie gry. I na szczęście na szyi noszę kość z mojej pierwszych zwłok wykopanych. Palec dokładnie. I to chyba tyle. Bardzo wysoki. Tak, bardzo wysoki. To już mówiłem. Aha, dobrze. Dobra, to dziękujemy. Gieselbrecht Gebauer, Geboyer z... Nie, to jest Paulus. A, przepraszam, Paulus. Ale teraz, Paulus. Gieselbrecht Geboyer. Tak, Geboyer z Genstadt. Więc tak, dobrze się złożyło. Uczeń czarodzieja, też dość wysoki, dobrze zbudowany. Włosy ciemny blond, zielone oczy. Cóż tam jeszcze? Lubi dobrze zjeść. Te trzy posiłki dziennie musi zjeść przynajmniej, bo to nie wypada inaczej. No tak, trochę mu brakuje nosa i ma naszyjnik z psich zębów. W ogóle? Tak, w bandamie chodzi, żeby nie było widać, bo to ludzi straszy. Na głowie? No na twarzy. Nadal nos widać, jak chodzi. Jak bandyta. No, jak bandyta. Trudno. Magiczny bandyta. Ale z nimi idę, to nie wyglądam na bandytę na pewno przy nich. No bo to tak przez... oni nie wyglądają. Tak, nie, bo to tak przez porównanie, wy jesteście na tyle bandytcy, że ja wyglądam całkiem normalnie. Dobrze. I co? To jeszcze tak, to jeszcze przesuńkę te kanapki. O. O. W ogóle tam wiesz, to może. Zaraz od lewego. Tyle było blisko. Kozioł, kim grasz? Niziołem. Mówcie mi gwizdek. Gwizdawek. A nie, Gwizdawek, imię Bodzi, tak? Bodzi Gwizdawek, tak. Jestem chiną cmentarną, mam 46 lat. Mam jasno-brązowe oczy i włosy. Wiek 46, waga 40 kg, wzrost 1,25 m. Tak. No i to tyle. Nosisz na szyi drewniany. Coś nosisz przy sobie? Jakieś masz cechy szczególne? No, noszę ze sobą drewniany gwizdek i mam serduszko na czole. Znamie. Tak. Szkoda, że nie w kształcie gwizdka, już by był komplet. Lecie, spokój. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I Słowik. Tronri Gimgomson. Krasnolud. Ochroniarz. Brązowe oczy, brązowe włosy. Taki już... bardzo dorosły krasnolud, w zasadzie nie, bardzo dorosły nie, 95 lat, więc należ bliżej jak dalej. W tym fachu to już rzadko który osiąga taki wiek. Postawny mężczyzna, który pije tylko ciemne piwo, bo do jasnego piwa szczą. Dobra, to już, okej. Okay. A, Aga, ja by co możemy wracać z jakimiś tam pomysłami. Dobra. Ła, drodzy panowie, rzucimy sobie jeszcze tylko na co dzisiaj świeci. A, tu jest 20, dobra. Dzisiaj nad waszymi głowami świeci numer 4, czyli czwórka, czyli nikt. Nikt, ale trójka i piątka dostaje po jednym punkcie dodatkowym. Ja też. Czyli ty. Karol i Sław. I? Ci co mają najmniej akurat. No. Dobra. Chłopaki, bardzo proszę, sugeruję, żebyście wy też pomogli w prowadzeniu tej przygody. Okay? Czyli nie tak tylko na mnie, bo to będzie całkowita improwizacja i propozycje od użytkowników. To idziemy na cmentarz. Dobre imprezy dzieją.
będzie trzeba. Słuchajcie, nasza przygoda rozpoczyna się w prowincji Midenland. Jak wiecie, raczej północ całego imperium, dość mroźnie, stolica Midenheim. Cała kraina wilków, zimy i także bitwy. No, ludzie uwielbiają tutaj bójki, są raczej rosłe chłopy. Nikt z was nie pochodzi akurat z tej prowincji, ale na szloku jednak spotkaliście się i stworzyliście jedną wspólną drużynę. Każdy ma jakieś swoje potrzeby i jednak każdy chyba dąży do tego, żeby zdobyć pieniądze, bogactwo, może sława, chociaż dla niektórych sława to jest jednak często szybko stryczek, gilotyna albo wieczne siedzenie w celi. Ale także nie zapominajmy o czarodzieju, który na pewno chce zdobyć wiedzę i potęgę. I doświadczenie. Bo nic nie umie. Umiesz rzucać zaklęcia, to jest już coś. Właściwie czarodziejów nie za bardzo tolerują na peryferiach wielkich miast, więc... Dobrze, tego nie widać od razu. Że jesteś czarodziejem? Tak. Niczym się nie wyróżniasz. Tak, pani wygląda na czarodzieja. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze mocno mam. Tu mam 20. Giselbrecht, ty właściwie jako ostatni dołączyłeś do tej drużyny. Tak. Właściwie dostałeś zadanie od swojego mistrza z Kolegium Śmierci, ale dlaczego jednak uznałeś, że nie dasz sobie rady sam? Znaczy, no to ciężko tak podróżować samemu po imperium. Ja dopiero co się dołączyłem w ostatnim mieście do tych panów. No i powiedzieli, że są wędrownymi handlarzami, mają ochronę, więc nie wiem, czy handlują, bo właściwie nie noszą ze sobą za dużo, ale wierzę, że to są dobrzy ludzie, którzy z którymi będę bezpieczny. I można z nimi porozmawiać. No tak, ale widziałeś, że oni tak oczy im się świeciły, jak powiedziałeś, że musisz odnaleźć ciało i amulet swojego dawnego mistrza. Znaczy nie swojego, jednego z mistrzów z kolegium. No, nie wiem, może ciekawi ich też przygoda jako handlarzy. Nie wiem, może czytali dużo jakichś przygodowych ksiąg w młodości. Na przykład, no, pewnie to. Czy nie obawiasz się, że kiedy przyjdzie pora, okradną cię albo dostaniesz w łeb? Nie, chyba nie. Nie wyglądają mi na takość. Zresztą jest trochę kasnolud, on jest honorowy zawsze, więc nie pozwoliłby na takie plugawe rzeczy. Na pewno. No, jakby się to nie podzielili, to nie pozwoli. Powiedz jeszcze, jak w ogóle trafiłeś do kolegium? Przez drzwi. Słuchaj, wysłano ciebie, właśnie twoje kolegium. Właściwie ty jesteś tutaj siłą napędową tego. Oni są ludźmi i nie ludźmi, którzy szukają pracy i podróżują po całym imperium, mają niesamowite doświadczenie już. A ty jesteś młodym, właściwie nastolatkiem jeszcze, który od 10 lat siedział zamknięty w kolegium w Waldorfie i w końcu mistrz powiedział, że jest czas, żebyś wziął na siebie pewne zadanie. I zobaczymy, czy będziesz godzien zostania wędrownym czarodziejem. Twój mistrz dał ci, właściwie to jest twoje zadanie, musisz odnaleźć grób jednego z mistrzów Kolegium Śmierci. Mistrz nazywa się Linhard Tolzen i jego grób jest w jednej z wiosek albo w cmentarzach z okolicznych wiosek właśnie w Midenlandzie, gdzieś na peryferiach Midenheimu. Dokładnie, która to jest wioska, niestety informacje zaginęły. Ale to jest też zadanie dla ciebie i masz na to nieograniczoną ilość czasu. Masz odnaleźć ten grób i zarazem został mistrz pochowany z jego amuletem, który dostał jeszcze od swojego mistrza. Amulet bardzo możliwe, że podczas przebywania przez dziesiątki lat na cmentarzu w ziemi doznał dodatkowych możliwości. Jest jeszcze potężniejszy niż był kiedyś. Amulet jest bardzo ważny i z tym amuletem musisz powrócić do swojego mistrza, żeby wejść w kolejny krąg tajemniczy. Ale ponadto są pewne nieścisłości, jeśli chodzi o ciało samego mistrza. Tak więc jest na twojej głowie, dlatego dostałeś tyle pieniędzy, żeby jeszcze przywieźć ciało, najlepiej w trumnie albo przełożyć ją do nowej trumny, przewieźć ciało mistrza Linharta Tolzena z powrotem do Aldorfu. No dobrze. Wziąłeś ich ze sobą. Musicie jakoś mu w tym pomóc. Praca dla kolegium może być niebezpieczna, przeklęta,
a może być i dobrze płatna. Co o tym sądzicie? Zwłoki to zwłoki, dla mnie bez różnicy, co ja wykupuję. Zawsze można znaleźć coś ekstra. Jak będą dobre premie, to możemy iść. No, coś jak w reality show. Dobrze, nie pipszał. Słuchajcie, spotkaliście się mniej więcej w połowie lata. Ty podróżowałeś przez jakieś 2 tygodnie. Wiedziałeś, że musisz przede wszystkim trafić do Midenlandu, ale co będzie dalej, to już wiedziałeś, że sam zobaczysz. Ale po drodze zobaczyłeś tę grupkę trzech gości. Zapoznaliście się, zaoferowałeś jakiś tam procent. To jeden okazał się całkiem niezłym geniuszem arytmetycznym i nie dało rady absolutnie go oszukać. Więc zaproponowałeś mu pewien procent z tego, co może kolegium zapłacić, może ty coś zapłacić. Substantial. Tak. Jaka wynagroda? Znaczna. Znaczna. A może dodatkowo jeszcze to coś... Znacznie mniej niż myślałem. Panowie, i zaprzyjaźniliście się. Od miesiąca, od półtora, prawie już 6 tygodni, podróżujecie po Midenlandzie, po najróżniejszych wiochach, po najróżniejszych małych miasteczkach i szukacie jednego cholernego grobu. I do tego czarodzieja. Gdziekolwiek nie powiecie, czy grób czarodzieja, ludzie wykonują znak, symbol Mora, z komety Sigmara. I gdzie tutaj czarodziej pochowany? Chyba powariowaliście. Niemożliwe. Czarodziej pochowany to tylko w Bittenheimie. Tam jest przecież gildia czarodziejów i alchemików. Ale tutaj czarodziej nie ma szans. Więc szukacie tak od 6 tygodni grobu mistrza Linharta Tolzena. Za cholerę nie możecie znaleźć. Czarodziej, Giselbrecht, ty masz mapę Midenlandu, już nie będę wyciągał. Masz mapę Midenlandu i na niej skreślasz sobie po kolei wszystkie wioski. Zobaczyliście już tyle cmentarzy. Czasem, gdzie była okazja, no to żeście jednak zabrali jakąś kasę. No bo trzeba się upewnić, to coś na pewno nie był czarodziej tam. Tak, w tym grobie. Oczywiście. Odkopać, na pewno zobaczyć, czy to nie on. Oczywiście. Masz padlę czy łopatę? Ja mam łopatę. Ełom. I wam też chyba. Spełniamy się. Łopata, worek, kilo, nie kilo, mam, przepraszam. No z tym kradnięciem tych zwłok ciężko, te zwłoki takich starych, co nikt nie kupi. Świeże. To co, komu teraz sprzedam? Jak no właśnie, tu nie masz w ogóle żadnych znajomości. Mogę tylko wykopać i trochę kosztowności pomóc ten ukraść. Następna wioska, a jego co, słuchajcie, propozycja spotkań. Czekam od użytkowników. Następna wioska, którą masz na liście, to Brumwald. Wioska nawet nie ma 100 mieszkańców, jest dość mała. I leży właściwie na trakcie takim oplatającym Midenheim i potem idącym w kierunku Gór Środkowych. 50 na twojej liście. Całkiem nieźle. Słuchajcie, i jesteście w drodze. Jest późne popołudnie. Patrzycie w niebo i właściwie robi się już powoli ciemno. Za jakieś 2-3 godziny będzie zmrok. A według tej mapy nie jesteś specem od nawigacji. Może to odrobinkę ściemniasz innym i wydaje się, tak, tak, dojdziecie. Okay. Ale już od jakiegoś czasu nie widzieliście nikogo na drodze. Droga jest pusta. Pogoda jest w porządku, ale jest dość chłodno. Nie wiedzą, że jesteś czarodziejem, nie? No wiedzą. No, wiedzą. No, jak dla kolegium pracuje, no to... No właśnie. To... Aha. Lekko się rozlało. Słuchajcie, i za kolejnym rogiem powinna być wioska, a jej znowu nie ma. I teraz pytanie, czy zdążycie i kogo winić za obecny stan rzeczy? No, wiadomo, no, kogo winić. Co za mapa? Nikt nie buduje wiosek w odległości większej niż dzień drogi. Trzeba się przemieścić między wioską a wioską. To te mądrości w kolegium zdobyłeś? Po nocy nikt nie chodzi przecież. Pokaż tą mapę. Jeżeli takich mądrości cię tu w kolegium uczą, to ja nie wiem, daleko chyba nie zajdziemy. Patrzę w mapę. Ojde. Pokaż, ja tu od 40 lat chodzę, tutaj krążę, to pokaż tam. Co dzień to nowy cmentarz. W ogóle, dlaczego ten czarodziej miał być pochowany na tym dziwnym cmentarzu jakimś małym? To jakaś bitwa była, że go zabili i go pochowali? Nie wiem. To kogo mamy pytać? Dokładnie. Nikogo, bo po prostu nikt tego nie wie. Jest tutaj obecny. Trzeba popytać, no. Kogo, jak nikt nie wie? Jak znajdziemy tą wioskę, to możemy tam spytać, może ktoś będzie wiedział. Może nie trzeba pytać od razu czarodzieja, tylko jakiegoś dziwnego osobnika. Nie należącego do tej wioski, która jest pochowana. Tak, bo jak mówisz czarodziej, to od razu ludzi odstraszasz. Tych ustaw.
Ciężko jest pracować potem w takich warunkach. Cicho. Co cicho? Nie cicho. Słuchaj. Nie mów mi, co on robić. Śpiewy jakieś słyszycie i wycie wilku? Śpiewy mi się bardziej podobał. Wycie wilków słyszę, ale śpiewu żadnych nie. I słyszycie śpiewy dodatkowo, jeszcze i klaskanie. Przed wami. Na drodze? Tak. To rzeczywiście może ta wioska blisko, jakąś imprezę robią? No, że się pospieszmy, bo te wycia wilków nie są fajne. No, to chodźmy. Tylko te wycia wilków są przed wami. Pośpieszcie się i trochę przyspieszyliście, tak. Kiedy widzicie zza rogu wychodzącą grupę ludzi w podartych łachmanach. Widzicie, że kilku z przodu, są te podarte są strasznie, są łysi i trochę pokrwawieni. Wyglądają jakby się biczowali. Śpiewają, dodatkowo klaszczą i niektórzy są ubrani w skóry wilków. Dodatkowo jeszcze, teraz widzicie, słuchajcie, wychodzi ich na razie, widzicie, z 10. Niektórzy jeszcze idą z tyłu, widzicie, mężczyzn, którzy wyją. Wyją jak wilki. Kilku z nich ma obroże kolczaste na szyjach. Widzicie, jednego czy dwóch w klatkach na głowach. Biją się swoimi cepami po plecach. I idą. Na pewno was już zobaczyli. Kawał musi zejść po prostu na bok. Lepiej nie wchodzić im w drogę. Takimi. Ile ich tam jest sztuk? 10. O, już 15. Ja to szybko pamięć. Nawet 17 powiedział Paulus. No to chodźcie, zejdźmy. No. 17 nie dam rady, jak byłoby 15, bym spróbował. Jest tak blisko krzaków, tak. Się trzymam. Boczkiem. No, oni podchodzą. Kiedy was już tak dobrze zobaczyli, jesteście jakieś 200-100 metrów już może nawet, widzicie, że czterech z nich wybiega przed szereg i biegnie na czwóraka. Biegną jak wilki. Biegną do was, zatrzymują się w połowie drogi, siadają na swoich tyłkach, odchylają głowy do tyłu i... I czterech wyje w niebo. Reszta... Jak zaczną wąchać swoje tyłki, to padną. Tak. Nie. Jak przejdźmy bokiem. No, przejdźmy bokiem. Nie prowokujmy. Tak, tak. Słuchajcie, podbiega do was tych czterech na rękach. Widzicie, że kolana mają już zakrwawione i żwir mają niemalże powbijany w kolana. Łachmany im niemalże wiszą tylko na jakichś trzępach ubrań. Są to głównie mężczyźni, zarośnięci, włosy długie, poklejone, niemyte od dawna. Mniej tak jak krasnolud wyglądają. Czyli elegancko. Słuchajcie, wy się zatrzymujecie, czy idziecie dalej? Staramy się ich... Idziemy, no. Chyba idziemy dalej. Idziemy. Ignorować. Lepiej się nie zatrzymywać. Mm-hmm. Idziecie dalej. Idziecie przed siebie, kiedy tych czterech podbiega, zatrzymują się, siadają i jakby na was patrzyli. Jak ogary stróżujące. Jak wilki, które pilnują, żebyście nie zaatakowali stada. Widzicie, resztę fanatyków ewidentnie mijają was. Ale jedyne, co w waszym kierunku robią, to pokazują wam swoje kły. Widzicie, że każdy po kolei przeszedł rytuał spiłowywania sobie wszystkich zębów. Mają dodatkowo pokrwawione. Widzicie, że sami mają ręce pogryzione, prawdopodobnie też od siebie. Jak powiedziałem, klatki niektóre wiszą jeszcze od tych obroży, wiszą im łańcuchy. Mijają was, ale tylko na was warczą, pokazują wam swoje kły. Przyspieszmy kroku. No. Tak, szybciej ich minąć. Trzech z tych ludzi, powiedzmy, którzy byli udawali wilki, odbiegają, ale przez cały czas tam proszę, jednak jeden jednak zostaje i na was patrzy. Jak sobie patrzy, idziemy. Obserwuję was, jeszcze kiedy odchodzicie. Ale głupi ci ludzie. To rozumiem, że idziecie dalej. Tak. Idziecie tak. Dalej. Szóstego zmysłu nie wziąłeś. Dobra. W takim razie odeszliście i kiedy pomyślałeś, żeby obejrzeć się za siebie, nie było już nikogo i tylko zobaczyłeś długi ślad krwi z kolan, z gołych stóp na żwirowej drodze. Daleko nie zajdą. Żebyś się nie zdziwił. Fanatycy. No. Dlatego się samemu nie podróżuję. Bardzo ciekawa wygląda fanatyka Smaragdy. Chochlą się okłada. I pączkami rzuca. I ziemniaki ma tak zamiast zbroi, taką zbroję ziemniaków.
Rozumiem, że idziecie dalej. Tak jak powiedział. Przyspieszonym krokiem. Zdecydowanie nowe tematy do rozmów. Przyspieszonym krokiem. Słuchajcie, ja bym poprosił o test nasłuchiwania. Znaczy właściwie to jest test postrzegawczości. Ja mam czuły słuch. 0,5. 12. Od razu wysłyszycie konie. Przed wami. O, coś jedzie, może też się odsuńmy z drogi, żeby nas nie stratowało. No, ale ruch dzisiaj tutaj. I to w docy. I do wioska. Później po południu. Już przeszliście jakąś godzinę. Schodzicie na bok. No, po prostu. Schodzimy na bok. Słuchajcie, i widzicie, już z daleka jedzie trzech konnych. Schodzimy, no co tam. Strażnicy dróg. O, może zagadamy. No właśnie chciałem spytać. Ewidentnie. Stroje Midenheimu, widać, wracają do najbliższej karczmy. Jadą w waszą stronę. No co robi? Machasz? Ja tam, tak, macham. Dobra. Hej, hej! Dobra, jeden z nich się zatrzymuje, dwóch zatrzymuje się kawałek za wami. Wow! Dobry! Dobry! Daleko stąd do wioski, w tamtą stronę? Ho, ho! To się musicie pośpieszyć! My jechaliśmy dobrą godzinę. No ale to chociaż wiemy, że tam jest. Pośpieszymy. A wy za czym tak gonicie, panie? Za słońcem! A, no tak. Tamtą trzeba zdążyć. Uważajcie, bo tam grupa fanatyków dopiero co tędy przeszła. W porządku na drodze. Jakich? Na drodze wszystko w porządku? Tak. Znaczy, no, poza mężczyzna wyciąga coś z torby. Poza tymi fanatykami to w porządku. Właśnie, grupa fanatyków, 17 ich było. Tak? Jakieś klatki na głowach mieli. Tak. Na czworaka chodzili. Spiłowane zęby. Pan, schodno tu na chwilę. Ja tam, jak się pan nazywa? Paulus Mor. Jest taka kartka pergaminu, taka pożółkła, już wiesz, że wisiała na drzewie, została zerwana. Tak, bo umie czytać. Pan, chodno tutaj. Podjeżdża drugi. To jest chyba. Nie. Czy... Niepodobny? No to co tam pan ma? Zaraz, przepraszam, jak? Paulus? Paulus. Był pan kiedyś w Nul? No, nie słyszałem. Nie był pan. To by się zgadzało. Przepraszam bardzo, a... jakie masz wyposażenie? Jaką masz broń? Miecz i sztylet. Przepraszam. Schodzi z konia. Przepraszam pana. Tak, że ci odwiązuję ci za pleców łopatę. Ja nie mam łopatę, mam łopatę. Nie mam łopatę. Ty masz łopatę? To przepraszam. I kilo też. Tak, wiesz, tą łopatę cię przynoszę, żeby tak wystawać cię za pleców. Toczka w toczkę. Panie Paulu, czy jest możliwe, żeby pan jest poszukiwany za kradzież zwłok? Nie, skąd? Ja tu przecież z kolegiem współpracuję, tutaj jest mój ten. Widzisz, że trzeci strażnik dróg podjeżdża na twarz tył i odsłania sobie płaszcz, gdzie ma pistolet. Mhm. Jestem na usługach kolegium tutaj, bo na pewno może kolega zaświadczyć, bo on jest uczniem czarodzieja. Paulus, o czym ten pan mówi? Ja właśnie nie wiem. Jestem w ciężkim szoku. Nawet brwi takiej samej grubości. Paulus, co ty robisz na tym obrazku? To częsta moda. Gdzie? W Bretonii. Dobrze, kozio, rzuć sobie na ogładę. Dwudziestką rzuciłeś. Punkt szczęścia, tak? A nie rzuciłeś 20 czasów? Wiesz, nie. Jesteś handlarzem. 0, 10. Kozio użył punktu szczęścia, więc może otworzysz szufladkę, może będzie jakiś bonus. Ja ci głupie wierzyłem. Ale nie brzmi pan nie brzmi pan jak z Bretonii. Bo tylko na wakacje byłem. Wie pan co? Ja proponuję... Panowie, przejechanie do najbliższego posterunku. Więc w tamtym kierunku, na pewno państwo mijali, nie wiem, to było wczoraj. I sprawdzimy to, dobrze? Ale my musimy tam iść, szukamy przecież... Przykro mi, jest pan bardzo podobny do poszukiwanego i musimy to sprawdzić. Jesteśmy na ważnej misji. Do kolegium. Nie mogę tracić czasu. Do... Pan może iść, ale pan Paulus... Chciałbym, żeby pojechał pan z nami, dobrze? Jest to możliwe? Fantastycznie. No właśnie,
W takim razie Otto pana weźmie. Dawna kontuzja mi się rwa kurczowa, nie szkodzi. Nie mogę Otto pana, to będzie pan szedł. To ile to będziemy szli? To zaraz się ściemni. No, by nie A nie ma w tamtą stronę jakiegoś posterunku? Żebyśmy po drodze mieli? To może przenocujmy we wiosce, przenocujemy tutaj zaraz. Nie, proszę pana, proszę się pożegnać z kolegami. I zapraszamy. I zapraszamy. Już się nagrałeś? Ja dziękuję Samuel Bellamy za ten pomysł. Ja też dziękuję! Znajdę cię potem na Facebooku. Proszę. Zbieramy się. Panie Paulus. Panie Paulus Dieter. To krzyczę tak. O kurde, co to? Na mola. Czy mamy użyć siły? Jak daleko jest to od lasu? Słuchaj, to jest droga przez las, więc to nie jest raczej problem. Jak ocenił swoje szanse, żeby przemieść najkrótszą drogą w stronę lasu, żeby wbiec i się tam gdzieś ukryć? Wiesz co, patrzysz na krasnoluda, który ocenia sytuację. Patrzysz na krasnoluda, daje ci znak. Na krasnoluda? Może coś chcesz robić? Wiesz co, my mamy te znaki. Tak, nie? Tak. I tak, może damy nogę? No właśnie, jak on to tak pokazał, to ja mówię, był okej okay, i zacząłem spierdalać. Ja mogę... Bo ja chciałbym coś zrobić szybko. No. Chcę kopnąć konia w nogę, żeby go ustraszyć i uciec z drugą stronę. Już takie... Zagwizd na swoim gwizdku. Jezus Maria, co wy robicie? YOLO! Słuchajcie, oni nie są tacy zaskoczeni wcale tym, co wy chcecie zrobić. Przede wszystkim, mimo że krasnolud widział, że strażnicy dróg mają wyciągniętą przygotowaną broń palną, to jednak dał ci znak, żeby ich klepać. On cię nigdy nie zawiódł jeszcze. Teraz będzie pierwszy raz. Nie jego pomysły. On zawsze wie, co zrobić. Dobrze, to może jeszcze raz. Co chcesz zrobić? Najkrótszą drogą w stronę lasu, żeby się gdzieś tam... Żeby nie mogły wjechać koni za mną. Dobrze. Uciekasz. Uciekam. Dobra, w takim razie, nagle, próbując starego triku, co to jest? Zaczyna Paulus w długą, momentalnie... Mam chodu. Masz chodu, czyli uciekasz prędkością 5. I tak, mniejszą niż koń. I momentalnie Paulus biegnie w kierunku drzew, wpadając w krzaki i zacinając się jak tylko się da. Co robisz ty? Mówiłeś, że kopiesz jednego z koni tak? W nogę. Tak. Dobrze. I uciekam. Dobrze. Skąd cię kopnie? Koń jest nieruchomy, więc trafiasz go. Co tak zrobisz sobie tak, te obrażenia, wiesz? Kurde, uderzę mu nogę, albo złamię od razu. Dobrze. Nie kopnąłeś tego konia za mocno, ale wystarczająco, żeby koń się... odwinął. Ale ja go nie mówiłem, że w tym. Nie szkodzi. Nie szkodzi, ja wiem, nie szkodzi. Słuchaj, kopnąłeś konia. I katapulta. Po czym koń podbił tylnie nogi i wrzuciłem 11, więc kopię cię tylnym kopytem prosto w głowę. Co to jest serduszko, to wyjdzie. W kopycie. Będzie. Podkowie. Na szczęście byś miał teraz podbitą podkowę. Mniej więcej 6-7 metrów w linii prostej przelatujesz. No uda mi się uciec. Tak! Mówię, słuchaj, od razu wpadasz w krzaki! Katapulta! Katapulta. Dostajesz 11 punktów obrażeń. Mówię, że 11 rzuciłeś na trafienie. Tak, i 11 i 8 wyrzuciłem na obrażenia. O Boże. Ile masz w żywotności? Minus 3. Giselbrecht, jesteś totalnie w szoku. Co ty robisz? Nie, przecież nie będę walczył ze strażnikami dróg. No do tego lecę, zobaczyć co mu się dzieje. Dobrze. Nie będę ich klepał. Ja to tylko podróżuję. Dobrze. Strażnicy nie zauważyli tego, że ty kopnąłeś. To musiał być totalnie przypadek tylko. Ale zobaczyli za to, że Paulus ucieka w krzaki.
Paulus, jeden ze strażników od razu chce strzelić w swoim kierunku. Nie będzie to dla niego takie... O, słuchaj! Drugi krzyczy do kolejnego. Oto! Za nim! I oto spina konia i wjeżdża w te krzaki na swoim koniu. Wy! Nie ruszać! Gdzie lecisz? Ja leżę. Ja wiem, ale przez chwilę jeszcze leciałeś. Gdzie lecisz? Rzuć to! Dobra. Jestem na przygodzie tylko. Słuchaj, leci za tobą ten konno. Nawet prędkość macie zbliżoną, przez to, że on na tym koniu jedzie. Ucieka przed nim. To chyba nie był najlepszy pomysł. Można było to załatwić zdecydowanie inaczej. Ale uciekasz przed nim i wy gubicie go całkowicie. Ty to zgubisz dużo więcej. Ja dużo więcej zgubię. Słuchaj, podbiegasz do niego, podnosisz go i widzisz dosłownie odciśnięte kopyto dokładnie dookoła jego serduszka. Pierwsze słowa, po krótkim ogłoszeniu, które do ciebie mówi Gwizdawek, to... Gdzie jest? Na drodze. Ale staram się pomóc, bo jest na minus 3, więc tak, coś tam robię. No. Dobra. Ja widzę trzech krasnoludów, mówię tak, kiedy przyprowadziłeś kolegów? Braci. Widzisz sobie na zręczność. Lewy wykonuj też. 46. Dobra, o ile? O jedną dziesiątkę, mam 35. 35. Dobra. Słuchajcie, do ciebie zaraz przejdziemy. Wy zostaliście na drodze. Wy jesteście w zmowie. Co? Tak! Ja dopiero co... On jest poszukiwany, czekaj, bo na ciebie pewnie też mamy gdzieś zaraz jakiś list gończy. Cholera jasna. Proszę pan, ja jestem na z kolegium mnie wysłali, ja podróżuję na bezpieczeństwa cywili. Dobrze, jest nos. Zdaj mi tą paskę. No właśnie, to po to ją noszę. Wypadek miałem kiedyś. Mam jakiś listów bez nosa? Co pan nie chce? Ja tylko 19 lat. Jeden tylko wjeżdża, ale powoli w stronę lasu. Co ty robisz? No ja się nim zajmuję. A, chcesz mu pomóc? Tak. Dobra. To za moment. Słuchaj, uciekasz. Temu jeźdźcowi idzie coraz gorzej, ale ty też przebijasz się przez te krzaki, robi się coraz ciemniej, nie znasz jeszcze tej okolicy, ale przebijasz się, starasz się przebić jak najdalej. W którymś momencie dobiegł... Słuchaj, nie wiesz ile już biegnie, może z 10 minut przebiegłeś z taką prędkością, no to może kilkaset metrów. W którymś momencie zatrzymujesz się w ostatniej chwili nad rozpadliną. Jasna cholera i w dół z 60 metrów. I zatrzymałeś się tak. I słyszysz za tobą jadącego strażnika dróg. No dobra, no to... God damn it. To krzyczę, zatrzymaj się! I staram się wbiec wzdłuż przepadliny. Krzyczysz, zatrzymaj się? No. Żeby nie wpadł w tam, bo żeby nie oskarżał o morderstwo. Wielkoduszny. Tak. Dobrze. Tak, a nie będzie mi mówić, co mam robić. Ja! Dobrze. Słuchaj, biegniesz kawałek dalej i niestety to był kiepski pomysł, żeby biec jednak wzdłuż tej rozpadliny. Nie znasz tego terenu. Noga, ziemia się obsunęła, noga się zsunęła i ty nagle lecisz, zahaczasz tylko sprzączką od paska, która momentalnie pęka i suwasz się w rozpadlinę. Nie, to staram się czegoś złapać oczywiście. I upaść na coś miękkiego. Inteligencja? Tak. Wiem co, wyjmuję kilof i tak wbijam. Tak. A masz szybkie wyciągnięcie? Będzie dobrze. Będzie dobrze. 20 minut mija. Wraca tych dwóch strażników. Cholera jasna. Musiał spaść. Jest tam taka rozpadlina. Mord, zgubiłem go. Dobra, gadajcie, kto to był? Ja mam pojęcie, albo poszukiwany? Panie władzo, jeżeli go zobaczymy, niezwłocznie zaprowadzimy go na posterunek. Jaka jest za niego nagroda? 20 złotych koron. Pan poczeka.
pozna mi, no w kupie raźnie, tak? No skąd byśmy wiedzieć, że on jest poszukiwany? Przepraszam bardzo. Od kiedy to niedzielki podróżują z kimś nieznajomym? Co? Jego znam. O, nie znam, a ja jego. I podróżujemy razem, a on podróżuje z nimi. Z nimi. Ja się dołączyłem na bezpieczeństwa na drodze do tych panów, bo podróżowali tam, gdzie ja. No właśnie, a ja podróżuję z nim, bo go znam. Wiedział, że z kryminalistą? Jest tam cholera. Dobra. Radzimy wam szybko, lecie w kierunku wioski. No idziemy. Ja! I odjeżdżają w przeciwnym kierunku do was. No tak, tak. Chciał mnie. Kroki robimy w miejscu, wiesz. Rusza, rusza. Dobra. W las! Idziemy po tego wioskę. W las! W las! Dobra, kozioł już, proszę. I lecicie w, tak jak on pobiegł. No. Nie ma większego problemu, bo mnóstwo gałęzi połamanych, więc bez problemu znajdujecie kierunek, w którym on uciekł. Przedzieracie się przez te chaszcze. O jaką cholerę, czy nie można było tego inaczej załatwić? Prawie ktoś zginął. Prawie dwie osoby zginęły. Słuchajcie, idziecie i rzeczywiście faktycznie w pewnym momencie zatrzymujecie się. Urwisko, drzewa to aż normalnie rosną pod pewnym kątem. Widzicie, tutaj w tym miejscu zatrzymał się koń. No ale co dalej? Hop, hop! Krzycz. Panie Paulu? Ja? Tak. Paulu? Ale co, ale coś słyszę? Czy ci spada? Paulusiu! Paulus! Ratunku! Paulus! Słyszycie? No to ja się rozglądam. O. Widzę go? Tak. Dawaj linę, bo ten dureń to idzie. Idziecie kawałek dalej. I widzicie Paulus z kilofem wbitym w ścianę wisi, tak na samym końcu trzonka. Długo już tak nie wytrzymał. I tylko tak, nie, pasek mu rozrywa, tylko spodnie. I spodnie mu się tak powoli zsuwają już, bo mu poszła sprzączka od paska. To biorę, linę przywiązuję do drzewa i mu rzucam. Starczy? Tak. 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 Przywiązujesz linę do drzewa. Przywiązałeś ją... Idealnie. Idealnie. Sam się wprawia po nim. Poprawiasz po nim? Tak. Dobrze. Dobra. To spuste palce. I rzucają ci linę. No dobra, no to staram się wspiąć po tej linie. Dobra. Słuchaj. Zabierając kilo ze sobą. Jedziemy testem zręczności. No dobra. Czy wolisz krzepy może? Wolę krzepy, oczywiście. Tak, w takim razie dawaj krzepy. Próbujesz z kilofa przesunąć się na linę. Czy starasz się zachować topór, czy... przepraszam, kilof? Tak, chciałbym zachować kilof. Dobrze. Ratował mi życie, może mi się przydać. Dobrze. A teraz może zakończyć. 71. Do pracy ci jest potrzebny. Dobrze. Sobie próbowałeś, niestety nie udało się. Ten kilof jednak się zsunął w ostatniej chwili pewnie, ale trzymasz się za to linę. Ale kilof jednak poleciał. Łotmaj. Pod sobą w ogóle pod nim widzicie mnóstwo drzew. Puszczaj się i leć za nim. Mój kilo! Zobaczymy, jak dobrze zawiązałeś tę linę. Ja wiem, ale coś jednak może się rozwiązać. Może polecisz za kilofem. Na kokardkę, żeby było ładniej. 83. Tak, i rzucił ci ten kawałek, który trzeba pociągnąć, żeby rozwiązać kokardkę. Widzisz, że lina powoli zaczyna się rozwiązywać. Ty wisisz? Czy czekasz, aż cię wciągną? Nie, no staram się wspiąć. Tak samo szybko ją zawiązuję, jak się rozwiązuje. Spinasz. Tak, spinasz. Dobra. Czarodziej? Ja? No to próbuję podciągnąć. Wiecie co, ta lina tak trochę... bardziej jest przywiązana, nie tak, żeby on się spiął, tak przywiązałeś, niż żebyście wy go wciągali. Jest przywiązana na kondarze drzewa, który tak pod kątem rośnie i ta lina się powoli odwiązuje. No jak ja to widzę, to łapię za tą linę i trzymam. I się zapieram. I zapieram się jakieś ten kondar coś. Wziąłek i krasolot łapią za linę i pomagają. Dobra. Dawaj. Zrób sobie test na siłę. Paulus. 16. 16. Słuchajcie, bez problemu, widzicie, wspina się już na sam koniec. Pist. Lina się odwiązała, nie zdążyłeś go złapać, lecisz w dół. Krzyk! I tylko widzicie obijającego się jego oziemistą ścianę, idzie sturlającego się w krzaki.
drużyna bohaterów. Jednego koń zabił. Jeszcze żyje. Co to za życie? Zabij kilo wzgarnę. Nadzieję się na niego. Myślę, że nic ci nie jest. Nic mi nie jest. Prawie. Trochę się tylko obiłem. Plecy, żeby ci się bardzo dużo głębiej jest. Starczy tej liny? Kilkadziesiąt metrów. Nie starczy. Jak tam zejść? Widzisz jakąś drogę na górę? To się rozglądam, czy widzę jakąś ścieżkę. To... Jak idzie ta... To urwisko, czy słuchajcie, ziemia tutaj osunęła się dawno temu. I widać, że stop... Masz oprawę ziemi? Nie. I widzisz, że stopniowo, co kilka lat, kawał kolejnej ziemi zjeżdża i zjeżdża i zjeżdża. Akurat dzisiaj jest ten dzień i go zasypuje. Za 20 lat będą schody, spokojnie. Co robicie? Zostaliście we trzech na górze. On tam na dole żyje. Idźmy w jednym kierunku, może tutaj... Suńcie się tak jak ja, nic mi nie jest! Zjedźmy z nim i pójdziemy tam, może znajdziemy wyjście. No to możemy iść górą. No. Ale on... No to właź tam! Gdzie włazić? No on wspinaj się! On będzie szedł dołem, pójdziemy górą. Dokładnie, no. Idź dołem, my górą! No. Nie, no on niech idzie górą, my dołem. Co ty głupi? Przepraszam bardzo, mam wspinaczkę. Jak ocenię moje szanse na wspięcie się na ten ten? Dobrze, z Kilofem. Tak. Wiesz co, no może by ta ziemia naprawdę się bardzo obsuwa. To nie jest skała, to jest ziemia, która w każdej chwili może ci ustąpić, może ustąpić pod nogami. Czyli bardzo ryzykowne. Jest to dość ryzykowne. Chociaż spadek ci się nie stało, ale nie wiem jak będzie przy kolejnej takiej sytuacji. No, nie będę ryzykował. Chodźmy w tamtym kierunku. To idziemy, a jaka jest pora dnia? Słuchaj, słońce też powoli zachodzi. Straciliście bardzo dużo czasu. Straciliśmy dużo czasu, musimy ruszać. No to chodźmy. Ile to idzie? 20 koron na trzech. To po 10 koron na osobę. No. O! Ruszyliście, słuchajcie, w wspólnym kierunku. Nikt nie ma żadnej nawigacji czy czegoś takiego. Oczywiście, ale mamy. Masz? Nie. No, na mapie jest narysowany las z drzewkami. Tak. Panowie, spróbowaliście zrobić to jednak jak najszybciej. I w którymś momencie ty widzisz palisadę. Trochę zniszczona, to prawda, ale jakaś palisada. To w miarę cicho, żeby nie za bardzo krzyczeć, zwracam uwagę. Znakami mi pokazuje, jeżeli da radę jeszcze, że palisada jest. Tam są wielkie penisy. Czekaj, palisada. Palisy. Paulusada. Wielkie palisy są, tak. Chodźcie na dół. Kap. Kap. O, deszcze. Kap. Zaczyna padać. Szybko. To dobry znak. Ale kap. Na osuwisku. Kap. Dobra, no lecimy. Kap. Tak. Jeszcze raz, jak? Co robicie? Lecę. No widzimy, co to palisadę. Znaczy lecę? Nigdy. To palisada, to by cały sadzał obok ciebie tam na dole. No tak, no. No. A wy co robicie? No to idziemy do salonu, skoro tam jest palisada. Ale wy jesteście na skarpie na górze. Czyż wy jesteście na górze kilkadziesiąt metrów, on jest na dole. Szukam, czy jest jakieś miejsce, żeby zejść. Jest! Wystarczy krok zrobić w prawo i już. Aha, no tak. Czekaj, jakieś takie bezpieczniejsze. No to staram się schodzić. Czy chociaż takie z piachu, żeby można było zjechać. To jest ziemia, to nie jest piach, ale jest ziemia taka wiesz. Mhm. A, to koło się powoli spływać, no. Się zsunąć na tyłku. Mhm. Słuchajcie, zróbcie sobie w takim razie po teście zręczności. To nie powinno być aż takie trudne. Ja ich asekuruję. 96 słowik rozumiem. A już nie masz punktów szczęścia? Nie, ma żadnego jeszcze nie zużyłem. Aha, dobrze. Przepraszam, jeden zużyłem, bo poprawiam. Dobrze. Ja też poprawię. Nie weszło. 08. Udało się, tak? O, udało się, 07. Dobra, nie uda ci się wyłamać. Ja jeszcze, bo zużyłem. Teraz. O, zużyć, proszę bardzo. O, ten jest mój. I Karol otworzył szufladkę. I Karol, co znajduje się w środku? O, super, rozdaj graczom swoje punkty szczęścia. Dobrze, zruszyłem. Natrafiłeś na okrazę. Rozdajesz komu chcesz. Słowik dostaje. No, ale rzuciłeś mu. Tutaj masz, tutaj ci dam. Gdzie tam poleciał ten? Pokój jest pod gwizdkiem. A nie, to jest przedłużacz. Aż mi nawet to zrobiłem, żeby mi się nie pomyliły. Dobrze. Dzięki, Karol. Dziękujemy. Słuchajcie, komu się nie udało? Tobie. Słuchaj, jeden punkt żywotności. Musisz sobie odpisać. Trochę się poobcierałeś. Schodzicie wszyscy w końcu. Daj i widzicie, że... galaretki. Nie, weź, zaznacz sobie.
Słuchaj, widzisz rzeczywiście. Palisada. Wszyscy widzicie teraz. Jest palisada. Palisada jest trochę zniszczona. Kilka tych pali jest połamanych. Ale za nimi widzicie chaty. Wyciągam mapę życiu. Nie ma tego na mapie. Świecić tam światło. To jest palisada. Jest tylko palisada dachy. Tylko. Rozumiem. A jakiś dym? Dym właśnie, jakiś dym? Nie, nie ma dym. Nic tej wioski nie ma na mapie. Może to dobry znak. Opuszczona wioska. Może? Może no się nic, to pada, może schowajmy się. Poszukać jakiegoś schronienia, no. Tak w ogóle nie powinniśmy poruszać tematu listu gończego. Mam wrażenie, że jakaś pomyłka zaszła. Na pewno się ktoś chciał się wrobić. Tak. Wydaje mi się, że to był mój brat bliźniak. A tam było twoje imię. Bo też tak samo nas to zwali. On jest junior po prostu. Bo ja się urodziłem. I potem się urodził mój brat, ale zapomnieli, że ja się urodziłem i tak samo nas nazwali. To może być jakieś palisady chyba, tak? Mhm. Tak, no idziemy szukać wejścia jakiegoś. Dobra. Nie było problemu. Widzicie, przedzierają się przez te krzuny. Nikt tych krzaków nie wycina już od dawna. Ale kiedy w końcu wychodzicie na miejsce, gdzie jest jakaś ścieżka, wchodzi ona od razu do wioski, nie ma żadnej bramy nawet. Ale jest palisada. Zaglądacie do środka. Są chaty. Na wy widzicie, chodzą ludzie. Jak? Chodzą ludzie. O, chodzą ludzie. Tak. Wygląda to na normalną wioskę. Jest w środku, w tej wiosce, bardzo dużo drzew. Normalnie nie ma tylu drzew w środku. Ludzie to wszystko wycinają, bo dobudują domy, prawda? A tutaj widzicie, że jest bardzo dużo drzew. Są pobudowane chaty z kamienia i z drewna. Chodzą ludzie. Ludzie typowi Middenheimczycy, mężczyźni, bardzo wysocy, długie brody, włosy powiązane w warkocze. A ścieżka idzie i nikt nie wam wknie. No, to podejrzane, jakoś tak dziwnie. Ktoś was zobaczył i idzie do was mężczyzna. Mężczyzna widać, że wiele razy już widział bitwę. Dodatkowo po podejściu do was, jego nos był wielokrotnie już złamany. Mężczyzna ma siwe nawet brwi. Dwa brwi. I ma brwi. Grube brwi. Grube brwi. Szare warkocze schodzą mu na klatkę piersiową i ma na sobie skórę wilka. Pana, gdzie jesteśmy? Dzień dobry panu. Dobry. Czego tu szukacie? Schronienia. Nie widzieliście znaków ostrzegawczych? Nie za bardzo, bo ze skarpy spadł. Zgubiliśmy się w lesie i od lasu przychodzimy. Tak kończą właśnie obcy, którzy przychodzą do naszej wioski. Patrzę, pokazuje na ten znak? Tak, wiesz, ale nie widzę żadnych znaków. Niemożliwe, żebyście ominęli obdartych ze skóry ludzi na szubienicach. Mhm. A przy drodze? Przy ścieżce. No to, jak już mówiłem, idziemy od lasu, nie od ścieżki, bo się zgubiliśmy. I trafiliśmy na palisadę. Ale chyba w takim razie sobie pójdziemy. Tak będzie chyba najlepiej dla wszystkich. Miłego wieczoru. To miłego. Tak. Nie zaczęłam się wycofywać. Ja też. Niebezpiecznie w lesie. A tu bezpiecznie? Tu chyba też niebezpiecznie. Nie jesteście elfami. No nie. Tfu! Belfo! Udawał cię skok krasnoluda. Skąd jesteście? Z południa. Imperium. Z południa? Tak. Był za siebie. Podróżujemy. No stąd to właściwie wszystko jest na południe. Widzicie, że podeszło jeszcze dwóch. Tak samo wygląda. Jeden młodszy. Nie, to kobieta. Ale ma trochę wąsy i brodę. Ale to kobieta. Normalna rzecz, kobieta z brodą. Co u ciebie? Czemu ci ludzie tam... Czego oni tu chcą? Czemu ci ludzie przy drodze są obdarci? Dlatego, że nie lubimy tej przybłędów. A, no to tego chcieliśmy sobie iść już. Akwizytorzy też nie... Ładnie to ma. Jak chcecie. No, pada. No, ale skoro nie lubicie przybłędów, nie chcielibyśmy... Wolelibyśmy, jakby padał śnieg. Nie chcielibyśmy przykrości robić, zostając. Zresztą nie będziemy spać na dworze. Nie chcielibyśmy odmawiać
gościny krasnoludowi. Byłoby mi miło. Zawsze możemy zapłacić za gościnę. On trochę... Nam po nic po pieniądzach. A co wy macie towar za towar? Kryje z tymi elfami? Tak jak powiedziałem, nie lubimy przygłębów. Czego szukacie tutaj? Ja z nim podróżuję. A, teraz twoja kolej. Ty widzisz, że deszcz pada coraz bardziej. Już właściwie wasze włosy są wszystkie mokre. Znajdzie się dla nas kawałek jakiegoś swojego miejsca na noc? Znajdzie. O. I rano sobie pójdziemy. No, nie wyglądajcie mi też na mutantów. No nie. Pfu! Gdzie? Nie wpuszczamy tutaj takich. Bardzo dobrze. Chcesz palić na stosie od razu. Dobra. Możecie wejść. Ale będziemy mieli was mieli na oku. No tylko prześpimy się przez noc. Po co ci ta łopata? Trzymaj się z dala od naszego cmentarza. Macie cmentarz? Ja poszukuję po całym innym landzie. Chodzę i szukam grobu mistrza mojego mistrza. Ja tak dalej pójdzie, to swój znajdziesz. A jeszcze nikt cię nie znalazł. Sam sobie kopię. Dobrze, wejdźmy może. Przepłuczmy gardło. O, to. Takie dobre, jasne piwko. Słuchajcie, wchodzicie do środka. Okazuje się, że to są naprawdę ludzie, którzy żyją poza jakąkolwiek cywilizacją. Tacy prawdziwi Midenlandczycy. Ludzie wyznający całkowicie starą wiarę. Widzicie zdobione z drewna i w kamieniu mnóstwo posągów, tak samo oprócz samego Ulryka, ale także Tala i Rii. Wznoszą tutaj moduły i regularnie składają im dary w środku wioski. Dlatego możliwe, że też nie jest wycięte żadne drzewo tutaj. Prowadzą was do jednej z chat. Chata niczym nie wyróżniająca się, a okazuje się, że chata w środku jest zbiorowiskiem wszystkich innych mieszkańców. Kiedy wchodzicie do środka, nawet wydaje się, że ogień w ognisku przestał trzaskać. Zrobił się tak momentalnie cicho. Dzień dobry. Widzicie, stuzin twarzy i nieskalanych myślą. Ukrytych za brodami. Nawet dzieci mają. Nawet nie. Nie, ale na przykład widzicie, że dzieci są... akurat są chyba jakieś zawody w siłowaniu się na rękę. Dzieci. Aha. Jeden mówi... Przejezdni, zgubili się. O, ty, możesz syna wystawić w zawodach. No. Zobaczymy. Chłopcze. Jak ludzie z południa, jaką mają krzepę. No, pokaż ile po tatusiu, po mamie. Grunt, przecież to niziołek. Co? Ma brodę. Ten. Patrz na stopy. O. Nawet jego stopy mają brodę, taki jest mężny. Proszę mi nie śmiać. Dobra, nieważne. Twarde nogi. Dajcie im czegoś do picia. On się siłuje na nogi, nie należy. W środku jest rozpalone ognisko, jest dziura w chacie na w dachu. Słuchajcie, widzicie, że oni usadzowieni są dookoła, jak wyznawcy starej wiary. Siedzą na kamieniach albo na klepisku. Piją wszystko z beczek, z wiader i jedzą mięso, które się piecze na tym ogniu. Ciągle to przyjemnie. Mają dziurę w dachu. No. Wiecie, siadacie, każdy z was dostaje kufel. Jasne piwko, ciemne. Jest to jasne. Ale dobre. Co ty na to, krasnoludzie? Nie ma tak dobre piwko. Udaję, że piję. Nie można gospodarza obrażać. Niektórzy już z was zaczynają was się przyzwyczajać i dalej wracają do tego, że dzieciaki siłują się na rękę. I ojcowie rozgrzewają swoich synów kolejnych jakiś turniej. Przez dziurę w suficie zaczyna coraz większy deszcz padać i nawet jest głośne uderzenie w górę. Co robicie? Ja staram się oswoić. Tak, pierw staramy się oswoić z tubelcami. Mhm. I może zaczerpnąć trochę języka? Mhm. Gdzie my w ogóle kurwa jesteśmy, się pytam. Tak, jak długo oni tu już żyją? No, takiego, który wygląda na najbardziej zmąconego myślą.
Obcy! Nagle zobaczycie, że do chaty wyszła kobieta. Kobieta ma strasznie długie, siwe włosy. To ona wykrzyknęła i wystawiła rękę ze swoimi długimi paznokciami w niebo. Jest strasznie sucha, średniego wzrostu, bardzo pomarszczona, z jedną włochatą brodawką akurat na samym środku nosa. Obcy w wiosce! Kobieta dodatkowo widzicie, że jest ubrana w strój zrobiony z, nie futro, ale zrobiony strój z włosia wilczego. Ma tak samo ma gołe stopy dodatkowe i podpiera się kosturem, nie kijem. Kto wpuścił tutaj obcych? Ludzie z południa! Z synami! To nie synowie! Podchodzi do was. Ogląda ciebie. Podnieś go. Wysoki. Jeden cię podnosi. Bierze stopę. Jeżeli policzę, to zwymiotuję. Jeżeli ona to policzę, to ja zwymiotuję. Bierze drugą. Odchyla ci twój kubraczek, brzuch. Słuchajcie, taki... Tak. Wróciła do ogniska. I każdy po kolei, który stał obok ciebie, bierze swoją wielką męską łapę i cię po brzuchu zaczyna głaskać. O! Czy stały się bóstwem? Co tu się dzieje? Jeszcze brakuje, żeby go zacząć zdoić. Dziękuję. Chodzi do ciebie, oglądajcie za kołnierz, sprawdza ci ręce i ciebie tak samo. Są czyści. Czego szukacie w naszej wiosce? Spełnienia. Ulrich Wald od dawna nie był nawiedzony przez obcych. Ostatni świecą przy ścieżce do naszej mieściny. Bez kur, bez nagrobków. Szukamy spełnienia na dzisiaj. No i jeszcze podróżujemy po całym Midlandzie, szukając grobu starego, grobu pana Leinharda Tolcena, który ponoć został pochowany gdzieś. Jak? Leinhard Tolcen. Linhard! O, Linhard, tak, przepraszam, to południowy akcent. Mistrz Linhard! O, tak, tak, dokładnie. Ten, który wskazał nam drogę dawno, dawno temu, lecz pamięć o nim nie zanikła. Czemu szukasz tego, który widział? To zostałem wysłany z misją, to... Mistrz Linhard był mistrzem mojego mistrza, który mnie teraz uczy i mają odnaleźć jego grób i sprowadzić jego ciało do kolegium powrotem. Ludzie z południowych miast nie mają czego szukać w Ulrichswald. A gdzie? Mistrz zostanie tu, gdzie jest. Na szlachetnej, poświęconej ziemi. Czy mógł chociaż zobaczyć jego grób? No może nie teraz, jak pada, ale potem. Deszcz jest błogosławieństwem. A dokładnie tak. Nie należy się go bać. Ja lubię, jak pada. Jest miękko w stopy. Weź! Nie będziesz się bał. I tak... Aż taki... Ale nie w kłusotów, nie? Co? Nie, z brucha. Ufa, w kieszeni. Kubaranczek zakrywa. I to jest nasza nowa maskotka. Jak się boimy, to trzeba podejść i zerwać z niego kłaki. Nie gwizdzasz? Kanuk! Zaprowadź chłopca na grób mistrza. Ja mogę iść z tobą? Pójdziemy wszyscy. Ja dobrze widzę w ciemności. Tak, wstajecie.
Słuchajcie, wstajecie. Chłopcy dalej tam się siłują i właściwie oni was zostawiają. Jeden z mężnych wojów, który wstał, straszna blizna na oku, bielmo, starszy facet już, okazuje się ma na imię Kanuk, wstaje, kładzie ci rękę na ramieniu, po czym podnosi cię bez problemu. Chodź, chłopcze. Idę. Trzymaj się w nogami w powietrzu. Trzymam. Tu długo bym nie przeżył. Taki przesąd? Byłbyś do produkowania włosów tylko. Słuchajcie, wyprowadzają was. Rozpoczyna się cholerna paskudna burza. Deszcz leje. Ale wydaje ci się, że nie jesteś aż tak mokry, jak powinieneś być. Włosy działają. Ta kobieta, tak. Widzicie, że tak samo. Trzymam je. W ogóle nie jest mokry. Blisko siebie. I idziecie. Mężczyzna cię prowadzi, a wasza trójka idzie za nim. Mhm. Tak? Dotykam niziołka, żeby nie było. Pokaż, żeby nie być mokry. Nie. Głaszczę go po brzuchu. Może pomoże. Wiesz co? Po Paulusie możesz pogłaskać. Słuchajcie, przechodzicie przez całą wioskę, mijacie różne chaty. Niektóre kobiety zagarniają swoje dzieci do domów, widząc was. Zaczynają teraz się rozpalać trochę świateł. Niektórzy mają pochodnie albo bardzo prymitywne znicze porobione, żeby oświetlić swoje domostwa. Chaty są ewidentnie bardzo prymitywne i nie wiecie, jak ta wioska mogła się tutaj właściwie utrzymać. Nawet nie ma jej według Gieselbrechta na mapie. Podchodzicie, idziecie kawałek dalej i faktycznie dochodzicie do kurhanów. To nie są groby, są bardziej kurhany. Wielkie, usypane z kamieni miejsca pochówków. Jest ich... Ta wioska już może liczyć ładnych kilkaset lat, ponieważ jest ich naprawdę dużo. Geniuszu, policz. Właśnie, liczę. Trzy. Co 100 lat umiera jeden człowiek? Idziecie, prowadzicie. Przechodzicie kawałek dalej i widzicie pod ogromnym dębem... Kozioł, już to się raz skończyło, nie rób tak dalej. Pod ogromnym dębem widzicie największy kurhan. Tu. A są jakieś tabliczki? Linhard Tolzen. Jest duży kamień w miejscu głowy, ale nie ma na nim nic napisanego. Staram się zapamiętać rozkład, gdzie trzeba przyjść ewentualnie. Droga była bardzo, bardzo prosta. Tu. Ten, który widział. Ten, który nas poprowadził. Mogę zapytać, co widział? Coś tak z tyłu. Ja zauważyłem, że podchodzisz do niej i ten. Tak powoli, żeby nie wzbudzać zainteresowania. Mhm. Się rozglądam nad sytuacją. Jakbym chciał kiedyś tu się, wiesz, zapuścić w nocy. Gdybym wiedział, gdzie wejść, gdzie nie wejść. Zapuścić szpadę, jakbyś chciał. I tak stoją. Samuel daje dobre pomysły. Ostatnio to był dobry ten. Był za następny. No. I tak stojąc za tym dużym, tak. No. O, mogę zapytać, co widział? Wszystko. Życie i po życiu. On napełnił nas odwagą. Ja też widzę. Ale w końcu jego światło przestało świecić. Dawno temu. Czy odnalazłeś to, czego szukałeś? Zatem wróć do miastowych i powiedz. I niech nikt już tutaj nie wraca. Może jutro. No, dobrze. Spędzicie tę noc tu. Ale rano ruszycie. Ta ścieżka doprowadzi was do wioski Brumwald. Dalej ruszycie traktem do Midenheim. Lub gdzie indziej tylko Ulryk was będzie sobie życzył zaprowadzić. Widzicie, że kobieta w ogóle nie jest mokra. Jest suchutka, mimo że pada ulewny deszcz. Nie, kusła jak jest dziwa. Ona, wiecie, że zawraca i razem z nią ten duży bojownik. Na chwilkę zostawiam was we czwórkę. Teraz to dwie. Czy wolicie w nocy? No chyba to drugi wariant lepszy jest. Wolicie teraz, czy jutro wyruszyć i by wrócić tu w nocy jutro? Dobra, chodźcie! Znajdziemy wam nocę.
Idziemy! Stoję tylko i tak się żegnam się. Wracacie. Tak? Wiecie, wracacie do tej dużej chaty, do, można powiedzieć, do ośrodka kultury tutaj. Bardzo kultury. Tak. Ośrodek braku kultury. Kiedy okazuje się, że bawią się tutaj wyśmienicie. Wyśmienicie. Ja się bawię. Słuchajcie, dodatkowo zabawa przeradza się, w który głośniej zawyje. Który znalazł jednak najdłuższy włos niziołka. Oj, ja mam w tym wybierać. No i oczywiście syn, który wygrał cały turniej, jest wprowadzany rytualnie do grona mężczyzn. Wysiadacie sobie z boku, po cichutku. Po chwili dano wam na jednej dużej drewnianej misie, dano wam duży kawał mięcha z ogniska, ale to wszystko. Tak. Na szczęście macie sztućce, prawda? Jako jedyny wiosce. Ja się rozpytuję. Nie jesz w takim razie. Podchodzisz. Znaczy no tam, bo rozumiem, że jesteśmy wszyscy tak ściśnięci. Nie ma tam za dużo miejsca, to prawda. Koło nas też, ale coś inni mieszkańcy. Tak. No tak, jesteście wspólni i jedyny duży jest sami. Może rozpytuję za mocno słowo. Zagajam. Dobra. Czy nie mają ciemnego piwa? Dobrze. A właśnie, mogę powąchać jak... Co to jest za mięso? Czy co? Wygląda ci to na dziczyznę, ale to w ogóle nie jest niczym przyprawione. Po prostu ogołocone, wrzucone i się piecze. Co robicie? Jem na pewno. Mhm. Ja też. Pozywić. No. Jadłeś 3 posiłki dziennie? No dzisiaj już 2 jadłem, to jest trzeci. No. Dobra. Cisza. Patrzą na was. Każdy widelec i nóż. Takie małe. No i tak. Jem! Takie. I marczę na niego. On odszedł. Ja próbuję sobie tak oderwać kawałek. Jest tak. To biorę. Tak. Jeden się spierdział. Jeden wstał. Podchodzi do ciebie. I wyrzuć się na podłogę. Wykresz swoje sztućce. Ale co małem kieszeni. No dobra. Gospodarze nie ma co obrażać. No to chowam te sztućce i tak. A to proszę tutaj porozmawiać, tak? Jaki temat? Na temat ciemnego piwa. O polityce. Albo jakiegoś mocniejszego trunku, może. Jest. Ale to nie jest czas składania ofiar. A to tylko w trakcie czasu składania ofiar pijecie mocniejsze rzeczy? Wojownik musi mieć świadomy umysł. A kiedy przyjdzie teraz najbliższy czas składania ofiar? W najbliższej równonocy. To ja się orientuję mniej więcej kiedy to jest? Nie. Nie orientuję się. I jak wygląda u was to składanie ofiar? O. Każdy musi coś upolować. Skóry przekazujemy naszym kobietom i z każdego połowu połowa, bo się nazywa połów, ponieważ połowę oddajemy dla Ulryka Tala i Rii. Właśnie, z bogami trzeba dobrze żyć. Tak. Czyli mówisz, że w trakcie równonocy. Tak. Każdej kolejnej. Tak. A dawno ostatnio był ten czas? Zbliża się. Zbliża się. Tak. No dobra, to jak nic mocniejszego nie ma, no to trudno to. Idę w takim razie. Wy widzicie, że właściwie chyba nikt tam was nie zwraca uwagi. Co możecie sobie coś umówić? To co robimy? Ale to niedobre. Soli, czegokolwiek. Soli to się w głowie. Tak. Co robicie? No, lepiej było tak cicho, kiedy nie wrócili. Wróciłem już do nich? To myślę, że nie ma sensu z tym gadać. Trzeba by to wyjdzie. No tak głucho będzie jutro rano ze zwłokami wychodzić. Dziś postarajmy się przeżyć. Chyba, że zaraz pójdą spać wszyscy, to nie będziemy. Tronry wraca.
No. Tego tu brakowało. Słuchajcie, ja to proponuję, żeby zapytać ci się, gdzie mamy spać i spać. I sobie wtedy pogadamy. To wracam. Co tam tego? Nie. Nie, czy... Nie, ja, okej, to ja tego kolesia, który nas wprowadził, mhm. jego szukam, żeby się zapytać, gdzie mamy iść spać. Już zmęczeni? Dużo, dużo mamy... Sen nachodzi na oczy. Kilometrów w nogach dzisiaj. Dobrze. Chodźcie zatem. Pokażę wam, gdzie możecie zamknąć oczy. Dobra. Na cmentarz nas prowadzi. Wychodzicie. Jest całkowicie ciemno. Leje dalej przez cały czas. Walą pioruny i grzmoty co chwilę. Tylko właśnie jest jeden duży błysk. I prowadzi was do jednej z chat. Z pochodnią szedł. Pochodnie zasadza w dziurę w ścianie. Tutaj. Dobre klepisko. Wszystko jest zabrane. Jest trochę suchej trawy. Powinno wam wystarczyć. Nie ma za dużo miejsca, ale to jest jedyna wolna chata, którą teraz mamy. Rolgul tutaj w zeszłym roku zmarł na krwawą biegunkę. I dlatego chata jest wolna. Powinni się tutaj dobrze wypocząć. No, na pewno. Dziękujemy. Wychodzi. Futren zasłania. Wejście. Czyli jest tam trochę dachu takiego. Co jest? W sensie, że jakaś ściana. Tak. To ten dach tam schodzi trochę tak, nie? Tak, strzecha. No to pod tą strzechą będę spał. Na dworze? Tak. Aha, dobra. Dobrze. Najwyżej się przyziębię. Myślę, że to jest wciąż dobra opcja. No, no po roku może się tam odkaziło troszkę. Jak to widzicie, żeby wyglądać tą naszą sprawę? Taką przez dziurę do niektórych ścian. W teorii oni wszyscy są teraz zajęci. Ale ja ci powiem coś lepszego. Niedługo im się zbliża czas ofiar, czy jak tam oni to po swojemu nazywają. To ty gadasz. Ale z tego, co zdążyłem usłyszeć, to raczej chodzi o zwierzęta, a nie o ludzi, krasnoludy i niziołki. I wtedy, wyobraźcie sobie, piją coś mocniejszego. Więc może... Kiedy równo noc, czarodziej? Nie wiem. Wiem, kiedy na noc teraz. Chyba przydałaby się znajomość astrologii. W każdym razie w czasie równonocy to się dzieje i... Lewie, rzuć sobie na tego, na inteligencję, wiesz? Możesz wycenić. Nie, 82. A ja mogę sobie na coś? Zastraszenie? Mów, kiedy jest! Na wycenę można? Tak, masz wycenę? Wiesz co, rzuć. Rzuć ukryty test. Rzuć mi ci to. Ja się nie oszukuję. Mam. Dawaj. Ile masz tej swojej inteligencji? 37. Słuchaj, szacujesz, że równonoc będzie za około 17 dni. Myślę, że za jakieś 17 dni. Mamy tu ponad 2 tygodnie się nic czekać, kombinować. Ale dajcie mi dokończyć, bo do czego ja zmierzam. I wtedy, jakby się pochlali, to byłoby nam łatwiej się naszą sprawą zająć. Bo to zdaliśmy zdrowego chłopa, co po piwie pijany chodzimy. A jeszcze oni tacy wielcy. Byki są wielkie. I to piwo też takie sobie, więc to znaczy nie można nim upić. Kieselbrecht, ty zauważasz na jednej ze ścian, tak na wysokości jakiegoś metra, jakby ktoś wydrapywał w kamieniu, może nawet czy paznokciem, albo jakimś innym kamieniem, jakby odliczał dni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, skreślone. Czyli tutaj odliczył. Liczysz. Tak? Ja mogę mu pomóc? Nie może. Słuchajcie, on? Ja nie wiem do was. Dobra. Bardzo proszę, wy sobie grajcie. A jak myśmy tu w ogóle zostali? Jak zaraz nas wykopią z rana, to co zostaniesz? Żeby im pomóc. Tak. Zaczniemy pomóc. Składaniu ofiar? Ciebie mogą zostawić, bo ty jesteś jako Bożek z szczęścią. Nie będą ci przeżyję. Włosy zrywać. Dwa tygodnie. Słuchaj, dwa tygodnie będę gładki. Polskie dziecię. Ktoś tutaj coś liczy. Gdzie? Tu widzę. 27. Umiesz liczyć na siebie. To szybko podchodzę. Tak. Zgadza się? Tak. 3. Ile? 27. Ale co odliczą? Nie wiem co. Może jaki w ogóle mamy dzień? Może i miesiąc? Słuchaj, jest... Zaczyna się jesień. Zaczyna się jesień. Mhm. Nie, przepraszam, źle mówię. Nie, jesień już trwa. Równonoc będzie za około
Wróć. Połowa lata mówiłeś, że ślady padły. Tak, ale to wy się spotkaliście. A. Źle mówię, to jesień się zbliża. Aha. Jak się zbliża jesień, to i równonoc. No właśnie. Myśmy zyskali ich zaufanie. Ja nie rozumiem. Ja się jest... rozglądam po tej chacie, czy może coś jest, jakieś inne samoodliczania, wskazówki, jakieś to... coś? Nie, nie ma. Ale za to widzisz, że pod sufitem, na samym środeczku, widzisz, że wisi jakiś kawałek zwierzęcia? To nie jest głowa, łapa, ale czego? Mówi się jakiś element rytualny. Chce się jakoś to obniżyć, żeby spadać? Jest to dość wysoko, no ale co, chcesz to zrywać? Nie myślałem, że tak na sznurku gdzieś byśmy zadać, tak jak zrywam. Nie. Ktoś wszedł, zawiesił i wisi. Mam wspinaczkę, dam radę się wspiąć. No, ale co, postrzeszę pod takim kątem? Episko. Coś dziwnego tam wisi. Co? Nie wiem, no jakaś dziwna łapa. Czekaj, wejdę ci na dwa. Na szczęście. Ja ten. Chodzę się. Na szczęście to się królicza łapkę wiesza, a nie jakiegoś potwora. Chodzę się odlać. Bo tak. Włosy i przy okazji tak rozglądam się, czy tam ktoś się na mnie przypatruje za bardzo. Nie. Pura jest okropna, raczej są wszyscy pochowani. Nawet nie za dużo świeci się świateł w tym. Widać, bo że tutaj ludzie chodzą spać równo zaraz ze słońcem. Spadają. Ja, jak stanę mu na ten, chciałem, na barkach. No właśnie mówię, że moglibyśmy wysoko. Jeszcze bardziej wysoko. Moglibyśmy spróbować teraz, zaraz, nawet bo jest ciemno. Powiem wam tak. Jak już wróciłem, to nie powiem. Wróciłem? Wrócił. Cały mokry. Znowu jeszcze, bo trzeba bardziej mokry. Powiem wam tak. Ja bym raczej w nocy z łowcami po lesie się nie ganiał. My nie jesteśmy elfy, żebyśmy w lesie uciekli, więc ale to trzeba zrobić tak, żeby się nie ganiać. Na szybko wykopać. Zawinąć w jakiś koc. No właśnie, żeby było na czym wywieźć chociaż. Już nie będziemy nieść. Wróćmy tutaj właśnie za ten jakiś czas. Znajdziemy jakiś wózek. Taczkę może. Cokolwiek. Można. Albo zostańmy, no. Ale po co ty chcesz dostawać? Ja tego nie rozumiem. Mało ci włosów na brzuchu? No, nie, zostać tutaj nie mam mowy. Tym już bardziej, że oni sami powiedzieli, że... W tym był falcie. Ranem mam wrócić. Powiedziałbym się coś o mistrzu. Poza tym, jeżeli uznają nas prawie za swoich, to potem... Co? Ja nie wiem. Oni nas chcieli zabić, niemalże. Właśnie. Nie uznają nas za swoich, nie ma szans. Po prostu z ciebie będą wzywać włosy codziennie, po prostu. Mhm. Kształt będę żył. To tyle. Posłuchajcie, zrobimy sobie przerwę. Dobrze? Zrobimy sobie przerwę na toaletę i wrócimy z nowymi pomysłami. Dobra? W takim razie 50 minut. Dobra? 15. Dobra. 50 minut. Jest przerwa i słuchajcie, widzimy się. A my sobie pójdziemy na górę. Chodźcie, chłopaki, to my sobie wychodzimy. Tak, wchodzimy, dobra. Tak. Chłopaki, to są w agencjach. Jesteśmy w podziwicy. Młode Miki to się na rękę siłowało. Dobra. Panowie, wracamy do gry. Giselbrecht, Paulus, Bodzi, Gwizdawek, Tronri. Jesteście w wiosce Ulrichswald i... Co jest? Jesteście w wiosce Ulrichswald? Przeczytaj, sama się śmiejesz. Ja nie, nie z tego, ja po prostu... A, znasz. Imiona wzniosły i nagle tak. To co? Wzniosły imiona i gwizdawek. A, i gwizdawek. Czekajcie, bo się wybiłem. A, jesteście w wiosce Ulrichswald i okazało się, że grób mistrza Linharta Tolzena, którego szukacie od kilku tygodni, znajduje się właśnie tutaj. I nawet już go widzieliście. Tak. Jesteście teraz w chacie, gdzie macie spędzić noc. W chacie, której jakiś czas temu zmarł ktoś na czerwoną biegunkę. A teraz wy, poza gwizdawkiem, który chce spać na dworze, omawiacie, co właściwie trzeba zrobić dalej. No dobrze. I co? Posnęli? Mi się wydaje, że piwem to się oni nie upiją. A ich jest tak wiele, że muszą być albo jakoś... Właśnie pijali najlepiej, żeby się sobą zajęli, nie byli tacy czujni.
Aczkolwiek pewnie jacyś wartownicy też tu są w nocy i ochroniarze. No to trzeba ten. Trzeba nie słuchać tego, co tam siedzi. Gwizdawka? Tak, niech się przejdzie. Może wózek jakiś znajdzie. O. Chodź tu. A przecież słyszę, dziura jest w ścianie. Idź się rozejrzeć. Gdzie? No po wiosce. Że ludzie się kręcą i czy wózka jakiegoś nie do. Nie kręcą się. Ale po co ci jakiś wózek? No, na wszelki wypadek jakby był, to będzie wygodniej. Słuchaj, ale wózek do będzie skrzywiał. To będą same kości. To... Do wózka wymagane jest koło, oni jeszcze nie odkryli. Dobrze. Tylko jakby jeśli skradał, to nie kręci, to może weźmy. Tak, bo tak się skradaj, tak. To jest najlepszy pomysł, no po prostu. Musisz prościej usiąść albo wiesz, bo znikasz. O, nie? Znaczy nie, chodzi o to, że wiesz. Cicho, nie gwisz. To się ci skradał. Czy ty idziesz jednak, tak jak oni radzą? Nigdzie nie idzie. Nie, jeszcze nie idę. Dobra. To dobra, to chyba śpią. Dzisiaj? Dzisiaj, no, nie będziemy czekali do jutra, czy tam do dwóch tygodni, ogłupieliście. Na pewno. Ale to nie jest najlepszy punkt. Ale jest najszybszy. Tak, może i tak. Wy umiecie kopać. Nikogo nie ma. A skąd wiesz, że umiemy kopać? Ale wiecie, że jak uciekniemy do Brunwaldu, to oni poślą za nami kogoś. No kogo poślą? To będziesz się martwił, jak będą nas gonili. Kości im zaniosą? Uciekli nam, oto ich rysopis. Dobra, to sprawdzam, czy topór ostry. Zrobimy tak, żeby nie było widać, że był rozkopany i tyle. Drewniany? Jestem. Pójdziesz tak, jak się wchodzi, to pójdziesz na drugą stronę, zaczniesz kopać, wiesz, przy grobie, wyciągniemy go. Karol. I zasypiemy. Nawet kurhanu nie ruszymy. No tak trzeba zrobić, że myśleli, że nic się nie stało. No. No. No dobra. Ja tak umiem się... Nie czuj się. Ten kot nas zdradzi. Dobra, no to... Dobra. Masz kilof, ja biorę łopatę i idziemy. Nie, poczekajmy jeszcze chwilę. Może trochę ciszej. Uznajemy, że mówisz cicho, ale mów normalnie jako gracz. A do tego czasu dobra. Ja się próbuję przespać. No i... nie, spadaj kocie. I krasnolud poszedł spać. Ja poszedłem spać. Jak mamy czekać, to ja wolę spać zamiast czekać. Na co mamy czekać? No jeszcze nie wszyscy śpią przecież, nie? Jak zaśniesz, się nasikam we włosy. Dobra, lepiej chodźmy już. Jak my będziemy kopać, to oni będą zasypiać. No to gdzieś pokój. Chowam z powrotem swój topór drewniany. Nie będziesz spał. Chodźmy, no. No to idziemy. Wychodzicie z tej chaty. Ja się będę skradał pierwszy. I rozumiesz, że bierzecie wszystko, co mieliście ze sobą. No, nie wracamy już tutaj na pewno. Dobrze. Dobra. W takim razie postanowiliście wyjść. Świateł w żadnych chatach nie ma. Gdzie nie może jakieś jeszcze znicz się pali. W tej chacie, w której byliście wcześniej, gdzie było tak więcej ludzi, to tam rzeczywiście jeszcze widzicie, że zabawa jeszcze trwa. Nie wiecie, ile potrwa. Ale jest burza, wali deszcz i szczerze mówiąc, jakiekolwiek dźwięki mogą być zagłuszone. Może nikt... Pogoda z naszym sprzymierzeńcem. No, może nikt nie przyjdzie. Może kto by chciał na cmentarz o tej porze chodzić? Nie, ale do nas, do chaty, żeby ktoś nie przyszedł zobaczyć, co robią południowcy. Śpią. My śpimy. Poszli się wszyscy wysikać. Jakbyśmy mieli z czego, to byśmy ułożyli chociaż kukły jakieś, żeby wyglądało, że śpimy. Dobra, ale chodźmy lepiej. Skurna i siana może. Wychodzicie. Tak. No. Wychodzicie i równo, że idziecie w kierunku cmentarza. Tak. Przekradacie się pomiędzy tymi chatami i dochodzicie do miejsca, gdzie rozpoczyna się takie zagłębienie w palisadzie, gdzie właśnie tam chowają wszystkich swoich zmarłych. Błyska się i widzicie wszystkie kurhany, tak jak widzieliście je wcześniej. Mokro jest bardzo. Klepisko jest już namięknięte, robi się powoli błoto. I? No i ruszamy pod drzewo do największego kurhanu. Podchodzicie pod ogromny dąb, gdzie właśnie leży największy usypany kurhan z dużym kamieniem w miejscu głowy. Od razu was tak dreszcz przechodzi po plecach. I co robicie? Ja wyjmuję puklesz i topór. Właśnie. I tak stoję. Pamiętaj, że puklesz przywiązujesz sobie do ręki, więc masz lewą rękę wolną. Dobra. Jeszcze nawet. No, stój na czatach. To kastet. Na lewą. Dobrze. I stoisz na czatach. Łapta się. No dobra, tak, to daję mu kilof, ja biorę łopatę. A może ja wezmę łopatę kilof? To zamieniam. Znając swój fach, wiecie, że to nie jest do walenia kilofem. Te kamienie można spokojnie pozdejmować. Narobicie tylko hałasu.
Nie trzeba rozbijać ziemi czy skały. No to rozbieramy. No to rozbieramy. No. Wy trzech się bierzecie, podbijacie rękawy i zaczynacie zdejmować. Śliskie są te kamienie, co chwilę wam wypadają, ale głos, dźwięk, huk jeszcze burzy zagłusza to wszystko całkowicie. Ściągacie po kolei wszystkie kamienie i dochodzicie już do miejsca, gdzie praktycznie rozebraliście na boki i wyrównaliście z ziemią. A i tak dalej są kamienie. A co, jak chcesz zareagować, jak zobaczysz kogoś idącego w tę stronę? To zależy. Jak będzie jeden, to się zaczaje i będę chciał go spłuc. A jak ich będzie więcej, wtedy ucieknę do nich i powiem, że ktoś idzie. No. Dobrze, dobra. Słuchajcie, wyciągacie tych kamieni coraz więcej. Rozkopujecie, rozkopujecie. Przez was pot jest momentalnie zmywany przez deszcz, kiedy w końcu docieracie do kamiennej płyty. Kamienna płyta. Ciosana, nie żadna wygładzona. Kamienna płyta, bardzo nietypowe. Nie widzieliście jeszcze wy, żeby ktoś chował na takim cmentarzu w kamiennej płycie. Najczęściej po prostu układa się na ciele kamienia. To rozkopujemy. No to no, tak, to staramy się dookoła. Rozkopujecie dalej. Słuchajcie, to już troszkę trwa. Ale ty doskonale widzisz, że coraz więcej świateł gaśnie. Może to pomoże jeszcze. Zależy jaki zasięg. Rozkopujecie dalej. Tak. Rozkopujecie dookoła. Trochę wam to czasu zabiera. Co dobre pół godziny tu jesteście. Wy dwaj to już dawno powinniście być przy kolejnym nowie. Co zrobić? Rozkopujecie dalej. I słuchajcie, i już widzicie, że to jest płyta. Dookoła. Taka całkiem spora. To słuchajcie, to wygląda jak dłuższe niż wnętrze tego stołu. Nieźle. Duże, duże. Płyta ma grubość mniej więcej tak. Ona musi ważyć może ze 200 kilo. No dobra. Ale rozkopali się dookoła. To trzeba się wziąć i ten... Daj na tego kilofa. Masz łom. No właśnie, o to mi chodzi, no o łom. Mhm. No biorę łom. Siłuj się. Czekam, aż będzie piorun uderzał, żeby się wbić. Dobra, dobra. Głęboko się wbiłeś i co? Ty jesteś silny, tak, nie? No. Ile masz krypy? 44. 44! Podważasz. To... I... Tak podnosi się i tak odrobinkę przesunąłeś. Na tyle, żeby były występki, żeby można było jakby co złapać. Nie, dobra. A, występki. Sam tego nie dźwignę, musimy chyba w trzech tutaj się... No to... To się wiesz? Wzięły. Tak. Wzięły, tak. Musimy we trzech. Tak, musicie we trzech. Zdecydowanie musicie we trzech. To się bierzemy. No. Dobra. Bardzo proszę, sumujcie swoją krzepę i no. Paulus będzie robił test. 44. 44, czyli w sumie... Ile masz krzepy? 70... tak, 75 i ty masz ile? 26. 26, 101 odejmiemy od tego 30, 70%, że uda wam się to we trzech podnieść. Nie zepsuj tego. 0,3. O, w zęby złapał. Dzięki ziołkowi. Słuchajcie, i bez problemu. We trzech. I na bok. Bum! Wy patrzycie od razu do środka, a ty, płyta poleciała na wewnętrzną stroną do góry. Błysk pioruna i nagle zbladłeś. Wśród zadrapań od środka tej płyty, od paznokci, widzisz krwią zrobiony symbol podkowy z sercem w środku. Wydrapany? Krwią jest namalowane i dookoła wszędzie są zadrapania po paznokciach. Wy patrzycie do środka, powinny być kości. A widzicie takiego bardzo soczystego trupa. Wygląda jakby miał może z tydzień. Dodatkowo widać, że do środka napakowano mnóstwo, ale to mnóstwo jakichś pewnie rytualnych ofiar, ponieważ jest tam jeszcze mnóstwo szczątków innych jakichś stworzeń, które są teraz nie do zidentyfikowania. Czy oni go pogrzebali żywcem? Czy go nie pogrzebali go tydzień temu? Czy był tak szczelnie tu zamknięty, że się w ogóle... Zrób sobie test na siłę woli. O, będzie kupa. Nie. Weszło? Udało mi się. Po 10 nawet weszło. Tak. Macasz Paulusa po ramieniu. Co chcesz? Nie teraz. Pójrz. To patrzę, co pokazuje. Pokazuje ci na wewnętrzną stronę tej płyty, którą żeście otworzyli.
No płyta, no co mam zrobić, no. Błysk! I widzisz faktycznie podkowa z sercem w środku. Zadrapania, no i ten krwią wymalowany. Dosłownie to, co on ma na czole. Co to ma znaczyć? Nie wygłupiaj się, nie rób jakichś symboli tutaj teraz. Jak to się tu znalazło? Nie wiem. Bierzcie to i w nogi! Na pewno wygląda jakby gorzej w tym momencie. No, ale dlaczego on jeszcze nie jest kośćmi? Nieważne! Miał być kośćmi, miał być lekki. Rozkładam koc. Tak? Tak, łapcie. Rzucajcie, idziemy. To później się będzie zastanawiał. Porywacz zwłok. Zazwyczaj nie bierzesz takich starych. Ale zrobię wyjątek. Łapiesz za kostki. I to tak wgniata ci się. Słuchaj, ciało wychodzi ci pomiędzy kostkami. Pomiędzy tymi palcami. Słuchaj, tak złapałeś motor, że złapałeś za piszczele. I do góry ty łapiesz go pod ręce, głowa... Do tyłu. Teraz widzisz, że jego tutaj piersi jest zgoła. Czyli? Nie ma naszyjnika, po który tak do ciebie wysłano. Tak. Chciałem sprawdzić dopiero. Przenosicie go na koc. Podaj paluszki. Paluszki tak. Takie w ciele umazane. No to staram się, nie wiem, strząkuję o błoto tam. Jakieś liście mokre, czy cokolwiek. Potrawę, wiecie, ale to nie pora teraz na higienę. To w ogóle on! Śmierdzi... Ło! Skąd mam wiedzieć? Przecież go nie widziałem. Żywym trupem. Dobra, owijamy go kocem, po czym liną go tak obwiązujemy, żeby się nie rozpadł. Dobrze, w porządku. Powinien nie żyć dłużej niż ja żyję. Gdzie jest amulet? Nie dziwimy, by się tak guślarka go miała. Nie umiem właśnie sprawdzać takich rzeczy? Panie! Czy czarodzieja? No pewnie ona go ma. Ja się na swojej robocie znam, może ty się swoją zajmij. Skoro nie ma go tutaj, to pewnie ma go ona. A on w ogóle jest? No skąd mam wiedzieć, jest jego grób, to zapewne on. W dowód mu nikt nie zagląda. A jak to jest gruba i marne tutaj na tym deszczu? Tronr już się wkurzył, słuchajcie, idzie. A co tak długo z tą robotą? Są komplikacje. Bo to delikatna sprawa jest. Takie komplikacje. Też szpelam w środku, czyli niczego. W tej, w tym grobie. Ja mu pomagam na szybko. Ja nura zapuszczam tam, patrzę właśnie. Słuchaj, ty aż wchodzisz do środka. Pomiędzy stopami ci, wiesz, te zgnijące kawałki truchła ci przechodzi. Słuchaj, zaglądasz, jest całkiem sporo kości. I co ciekawe, nic z tego nie wygląda ci na zwierzę. To jest jakby zbitek ciała i kości, ale nic nie wygląda ci, i też nie na ludzkie. Nie na orcze, elfickie, jakaś ludzkie. Nic mi niczego nie przypomina. Nie. To jest zbitka zgniłego mięsa. Myśmy nas oszukali. Co, że oszukali nas? Przeszukujecie ten grób dodatkowo. Zróbcie sobie test na przeszukiwanie. Ja też mogę? Bo też jestem już. A. No ale też tam wchodzisz? No mówię, że żurawia. 66. Na pewno nie wyszło. Ale zużyję mu punkt szczęścia, bo ja się nie zużywałem. Dobra. O, 0,3. Kluczyk, bardzo proszę. Spróbuję otworzyć sobie szufladę. Weszło ci? Nie. Nie, ten. Nie. To ty chcesz ode mnie, kocie. No dobra, zostawcie kota. Słuchajcie, jesteście pewni, że nie włożono tutaj dodatkowo żadnych drogocennych rzeczy. Absolutnie żadnych... żadnych klejnotów, amuletów czy czegoś takiego. Dobra, to teraz... Ja weźmy ją, co? Weźmy się. Ona sobie raz pójdzie. Dobra, co robicie? Dobra, to wróćmy do naszego pokoju, że tak powiem. Zostawmy tam ciało i znajdźmy, gdzie to mieszka jest, ta... Czy to jest poza palisadą, czy wy palisadą? Wy, tylko to ona jest taka jakby poszerzona. Pytanie na cmentarz. A można jakby, nie wiem, to czy rzucić przez tą palisadę to ciało? Wiesz co? Myślę, że pewnie tak. I co, zaraz jakiś predator przyleci i ten... Znaczy, wyrzućcie to tam na razie. Zgłupiałeś? Widzicie, że grób powoli zaczyna napełniać się wodą. O, trzeba go zamknąć. Ponieważ płyta jeszcze jest wnęk cały, to właściwie wychodziło jak trumna kamienna. Po co chcesz zamykać? Jak uciekamy, to i tak sprawdzą na cmentarzu. To zamykamy. Szkoda naszej roboty. Da radę? Czy jest szansa, żeby
przywrócić ten grób do stanu pierwotnego. To raczej nie widzicie przeszkód. No, no właśnie, to mi chodzi. To staramy się to zrobić. Dobra. I podnosicie z powrotem. Krasnolud pomaga tak, teraz? Pomóż. Hmm. Pomagam. Dobra, no teraz we czterech to już nie było problemu. Z powrotem, no tam odprysło trochę tego kamienia, ale... Ale to i tak będzie pod piachem i pod innymi kamieniami. I zasypujecie kamieniami z powrotem. Obok leży ten trup. Tak. Powrotem układacie, na sam koniec ten duży... Burza mogło podmyć. Nigdy nie zakopywałeś z powrotem. Raczej odkopywałeś. A mi się zdarzało. Była duża burza, mogło coś podmyć. Słuchajcie, pomysły, dawajcie pomysły. Dobra, chowamy ciało. A słuchajcie. Gdzie? Ja bym wrócił do naszego pokoju, który nam wynajęli. I tam bym złożył ciało i znalazł, gdzie ta guślarka mieszka. To wracamy z... No, tym trupem. Nie, to jest bez sensu. Ja bez sensu. Dlaczego tak? Powinniśmy to wynieść stąd, a nie tu zostawić? Przerzuć przez płot, a nagle jakiś przybiegnie jakiś kurde wilk, coś i rozszarpie. To na drzewie powiesić. Mhm, to jest... Nie no, takiego ciała nie dasz. Dokładnie. Nie no, weźmy ze sobą. Nie spuszczajmy go z oczu. Ale jak weźmiemy ze sobą, to jak ktoś przyjdzie, to zobaczy ciało. To potem będzie... Zobaczysz śpiącą osobę w kocu, no. Lewy. Trzeba wziąć, bo potem będzie, wiesz, jak, gdzie jest Bernie, nie? Pamiętacie ten film? Tronri. No. Nie lewy. Znaczy, przepraszam, Paulus, nie lewy. Pamiętasz ten film Paulus? Tak. Nie, ten. Nie, za młody Słowik. Jestem. Ale wtedy ten, ale wtedy będzie nas, jak ktoś nagle przyjdzie i my tam będziemy, to będzie nas czterech i śpiąca osoba. A tak to jak ktoś tam wpadnie i będziemy tylko my, to możemy powiedzieć, że po prostu jeszcze nie śpimy. Dokładnie, o to mi chodzi. Możemy zawsze się wyłgać, że nic się nie stało. Twój trup? Robi z nim co chcesz. Ja swoje zadanie wykonałem. Jak dla mnie to w ogóle nie są. To trzeba go ten, trzeba schować za tym. Za ogrodzenie go. Na razie. Samemu może być ci ciężko. No, ja to... ci pomogę, jak nie ma problemu. To jest twój trup. No to... Robi z nim co chcesz. Tak. On jest owinięty w koc, jest dodatkowo związany liną, więc nie powinien się rozpaść. No właśnie. Tak. We dwóch bierzecie, tak? Tak. To ja na czaty idę znowu. Dobra, okej. Okay. I ojej, tak jak było. Ała! No dobra. No to zapamiętaj, gdzie rzuciliśmy, żebyśmy wiedzieli, jak tu wrócić. Będziemy szli wzdłuż palisady. A tam jakieś urwisko. Co teraz? Co teraz? Teraz wracamy do chaty. No. Swojej. Wracacie. Tronri, przepraszam. Po drodze. Wracaj do swojego tego klepowiska. Nie możesz sprawdzić tam. No, zaraz ten. Spróbuję tego wykrycia magii użyć. Zobaczymy. Wracać. Tak. Jesteście powrotem w tym miejscu, gdzie ktoś zginął na czerwoną bramkę. Tak. Kto jest ten jest? Mhm. Co robicie? Ulewa przez cały czas nie ustępuje. Jak nic ona go ma, trzeba ją znaleźć. Pewnie tak. Wiesz co, to ja spróbuję wykryć magię. Zobaczyć, czy gdzieś nie czuję magii z jakiegoś kierunku. Dobra, w porządku. Ten amulet gdzieś jest. Dobra, to ja poproszę, żebyś zrobił ukryty test. Zrobił test na wykrywanie magii. Zmysł magii daje plus 10. Tak. Odkryłeś, że włosy ziołka są magiczne. Dokładnie. Ale żeś might know. To nie doleciało? Dobrze. Nie, odbiła się. Może odbiła się i wróciła. Posłuchaj. Wichry magii tutaj trochę za bardzo szaleją. Ale to nie jest to, czego szukasz. Nie wyczuwasz nic, co mogłoby wiać o stronę jakiegokolwiek przedmiotu. Bardzo możliwe, że po prostu nie ma zasięgu. No tak. Tutaj nigdzie dookoła czegoś takiego nie ma, przecież deska jest ogromna. No chwilę obecną nic nie czujesz. No i teraz zastanów się, gdzie ta guślarka. Na pewno ma jakiś większy dom, bo to jest jakaś niby wioskowa mędrczyni, czy tam jak ją nazwać. Nie, tak. No nic, więc... chyba się musimy rozdzielić po prostu. No dwójkami chodźmy i poszukajmy jakiegoś większego. No my razem chodźmy. No dobrze. No powiedziałem we dwóch. Przepraszam, kto idzie? No ja z niziołkiem. I my mniej składająca się cyszyna. Dobra. A bo wy się skradacie? Nie chyba. My się ukrywamy chyba. Dobra. Nie, ja mam skradanie się. A ukrywanie się? Chyba nie.
Nie mam. A ja mam ukrywanie. Ty ja się skradam, ty się ukrywasz. No. To w sumie komplet. Mamy wszystko. Panowie, wyszliście w tym deszczu. Wioska praktycznie śpi. Musieli być idiotami ci, którzy zgodzili się, żeby tutaj was zostawić i w ogóle przygarnąć. Kto przygarnął złodziei? Kto przygarnia złodziei? Tego ostatnich powiesili, a ty właśnie. A teraz przyszła kolej na to, że chcecie zwiedzić wioskę nocą. Bardzo proszę. Panowie, test na spostrzegawczość plus 20. 42 weszło na pewno. Ło, 0,4. Dobra. To weszło dużo dziesiątek. Bez problemu momentalnie razem, że się nawet spotkali, bo zobaczyliście, że przed tymi totemami, które symbolizują starą wiarę, jest jeszcze jedna chata, która ewidentnie musi być chatą zaklinaczki, znachorki czy guślarki. No dobrze. Właśnie nie jest taka duża. Jest dość mała i skromna. Mówiłem, że to będzie taka mniejsza i skromna chata. No w tamtym kierunku. Skromna jak twoje przyrodzenie. Mały, ale wariat. Idziemy w tamtym kierunku. Staramy się blisko podejść. Uprawiam brwi. Dobra. Musisz się ściąć. Nie, to tak, tak trzeba. Dobrze. Słuchajcie, podchodzicie. Chata ma, ma okno, które jest zasłonięte od środka jakąś skórą. No i tak samo wejście. Ale wejście jest jeszcze podstawione, są skóra na dwa kijki, żeby robić taki daszek przed całą chatą. Czyli da się zerknąć chociaż do środka? Powinno się dać. No, ja jeszcze pod chatą próbuję wykryć makiem, może bliżej teraz. Bardzo proszę. Może teraz coś. To ja się podkradam moim skradaniem się. No. Żeby zajrzeć. No tak, to ty sam? No ja mam skradanie, więc zajrzę i zobaczę, co się dzieje i wrócę do nich. Żeby opowiedzieć, czy ktoś jest w środku, czy nie ma. Dobrze, to momencik. To wszyscy jesteście jakieś 30 metrów od chaty. Tak. Rozumiem, że ty podchodzisz pod chatę jako jedyny. Dobrze. Tak. A ty z daleka, tak? Mhm. Oczy odwracają się do tyłu i próbujesz wykrywać magię. To, co widzisz, to jest jeden właściwie wielki wir tworzący się dookoła tej chaty. I miesza się wszystkie 8 wiatrów. Łączą się ze sobą, tworzą czarną magię Tchar. Ona tworzy wir, który właściwie leci do samogóry, aż kończy się gdzieś tam w niebie. Mm-hmm. Nie wygląda to dla ciebie zbyt dobrze. No nie, no dobrze. Ty zakradasz się i okno czy drzwi? Drzwi. To wejście, tak? Zasłonięte skórą. Zaglądasz do środka, już czujesz, mimo że jest deszcz, który wszystkie zapachy odsyła, to jednak czujesz zapach, bardzo mocny zapach kadzidła ze środka i palonych ziół. Nie przestaje na ciebie padać deszcz. Zaglądasz do środka, tak, czy co? Zaglądasz do środka. W środku widzisz, że jest nawet trochę jasno. Jest jarzące się jeszcze lekko ognisko. I w rogu jest łóżko. Ciężko nazwać to nawet łóżkiem. Ale jest usypane bardzo dużo jakichś miękkich liści, z czegoś, może nawet zrobiony siennik. I tam zdaje się ktoś leżeć. Ale na pewno jest to człowiek, ponieważ bardzo głośno chrapie. Ale człowiek mężczyzna, człowiek kobieta? Nie wiadomo. Nie wiesz. Może jakbyś widział w ciemności. Tutaj wszyscy są mężczyznami w tej wiosce. Nic więcej nie widzę. Inny. No to wycofuję się ostrożnie i wracam do nich. Dobra. Co? Dobra. Małe pomieszczenie. W rogu siennik i ktoś tam na nim śpi i chrapie, ale nie jestem pewien kto. Ciężko powiedzieć. Nie myślę tak. Tylko uważajcie, bo tam jest... Zgłupiałeś. Ona musi być bardzo potężna. Z tego co czuję. To ja mam tam wejść i to ukraść? No. Ty się umiesz zgadzać. O. Ja mogę wejść ją łopatą walnąć w głowę. Ja myślę, że... Jeżeli to pomoże, to zrób tak. Zabić! Dobra, to podkradniemy się wszyscy, ale ty wchodzisz do środka. Ja pukam, ty mówisz. Ja pukam, ty mówisz. Słuchaj, w razie co? Udawaj twoja stara. Tak, jak coś to udawać zosta, dokładnie. Jak Drozd wygląda? Co robi Drozd? Możesz mi pokazać? Nie, to później. To twoja rola, nie nasza. No, dobrze, chodźmy. Idziemy pod chatę, po cichu. Mhm. Dobra, słuchajcie, podchodzicie. Pewnie gdyby nie było takiej burzy i deszczu, to by było dużo trudniejsze. I ciągle po cichu. No ale podchodzicie.
Dobra, to teraz jak już widziałem, co było w środku. Jest noc, słuchajcie, jest naprawdę bardzo ciemno. Wy ledwo co widzicie. Okej, okay, to jak rozpalę latarnię tak na minimum, to czy coś mi to pomoże, jak będę w środku, żeby coś widzieć i sobie poradzić? Ufyt od latarni trochę skrzypi. Latarnia daje dodatkowe światło, które będzie widziane tutaj w całej wiosce. Kto tylko będzie miał pole widzenia, to zobaczy tę latarnię na pewno. Potkniesz się, wylejesz olej. Czy jest ktoś w drużynie, kto widzi po zmroku i potrafi się skradać? Nie, on tylko potrafi się ukrywać. To się ukryje jak coś. Ej, to jest robota dla ciebie, ja tam w środku nic nie widzę, jest ciemno. Ciemno jak w dupie u krasnoluda. To prawda. Spróbuję. Tak jest ciemno. Ja bym musiał po omacku to robić. No dobra, to ja mistrz. No tylko nie gdzieś, pamiętaj. Chodzę. Przez wejście czy przez okno? Przez wejście. Dobra. Znaczy przez wejście, skóra. Tak, 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 ja wiem, ale jeszcze mogę przez okno. Specjalnie. A jeszcze próbuję się wdrapać nie, przez okno. Wskakuję przez okno. Tak? Nie. Wyczekacie? Tak, tak. Dobra. No. Wchodzisz do środka. A nie byłeś chyba jeszcze w takiej chacie guślarki. Ale dookoła wisi mnóstwo ziół, ususzonych i świeżych. Niektórych jest rozstawiony kociołek nad paleniskiem. A mnóstwo resztek zwierząt. Wisi trochę skór. Amulety. O! Amuletów to jest tutaj mnóstwo. Na skórach, na ścianach, skóry są, zwierzęce skóry są rozciągnięte na ścianach i są na nich wyrobione różniejsze runy. Twoje znaki, sekretne znaki złodziei nic ci nie mówią. Ale, no nie, tych run nigdy wcześniej nie widziałeś. Nikt nie jest cenny raczej. Cenne? Najchętniej to byś to wszystko spalił w cholerę. Nikt nie służy. I idziesz boso po wyłożonych skórach. Przekradasz się po cichutku i... I przekradam się do łóżka. Dobra, i podchodzisz do niej. Teraz już samego bliska, widząc dobrze, że widzisz ciemności, ponieważ widzisz, że jest, leży kobieta. Leży w swoim... Słuchajcie, jak się nazywa ciuch, który jest zrobiony z sierści? Aga? Sierściu! Nie. Sierściu. Włosienica? No, może. Chyba włosienica. No. Ta włosienica zrobiona z wilczej sierści. Ona jeszcze w tym jest. I przykryta jest jeszcze skórą. Śpi plecami do mnie? Śpi plecami do ciebie. Płaczę, żeby się odnosiło. Dobra. Cii, cii, cii. Mhm. Nie mam żadnego, nie ma tu lusterka żadnego na pewno. Lusterka? Nie. Ona jest, łóżko jest przy ścianie? Tak. O, czy jest przy tym łóżku okno? Akurat nie, tam gdzie ona śpi nie. Niemożliwe. Tak wiesz co, staram się od stóp podejść. No. Tak, żeby zobaczyć, czy ona ma coś w ogóle na szyi. Żeby zobaczyć tylko. Ona jest przykryta i jest w tym ciuchu, no. Nie aż tak, ale no jest nakryta. Nie widzisz, żeby coś miała na szyi, ale dlatego, że po prostu nie widzisz, czy. Nie widzisz gołej szyi. No dobra, no to w takim razie tak troszeczkę kołderkę. Skórę. Słuchaj, zobaczymy sobie, jak jesteś zręczny w tej sytuacji. No, niziołek powinien być zręczny. Aha. Ona cię przytuli zaraz przez sen, zobaczysz. Wyrwanie duszy mnie przytuli. Dawaj. No, pomyślisz, przede się na trochę fanki daj. O, 17! Odchyliłeś kawałek tej skóry, jej, tej włosienicy, strasznie pomarszczona na tym dekolcie. I... Zjesz w zamieć, jak po starym stoku. I tak, czujesz coś twardego? Nagle czujesz coś twardego, ale coś bardzo ciepłego. Zawieszonego na rzemieniu. Chciałbym powiedzieć, że ręce. Tak, wiesz, tak papie? Mhm. O, ale ona śpi tak. Z oczami twardymi? Nie. Chodzi, że z ręką. Dlatego przez głowę nie przełożysz. Ale chciałbym złapać. Tak. I sztyletem żeby chodzić. Dobrze. Po cichutku. Nacinasz żebek. Poszło. I? I robię bardzo ostrożne wycofanie się stamtąd.
Dobrze. Ale czy odcinasz ten aulę całkowicie z rzemia, czy tylko jeden rzemek przycinasz? A, bo to jest jakiś splot różnych rzemeków. Nie, nie, jest jeden, który tak idzie przez całą głowę. Trochę nie rozumiem. Czy odcinasz z jednej strony? Idzie, idzie rzemień, idzie w tę stronę i w ten. I wyciągasz go, czy odcinasz go z dwóch stron? O, Karol zrozumiał. I zostawiasz. A, tak. No to wiesz co, to obetnę znowu. Dobrze, w takim razie zrób sobie test zręczności, ale plus 30. Dobrze. Dobrze, masz punkty szczęścia. 57. Udało się. Odciąłeś całkowicie, chowasz za pazuchę i delikatnie się wycofujesz. Wychodzisz z tej chaty. Widzicie, wychodzi bardzo cichutko. Co? Dało się? Nic nie było. Ojej. Mam coś. Pokaż. To wiesz, jak idę cicho dalej do nich. Pazurkę. Patrzę. O, tak. O, tak. Słuchaj. Wyczuwasz bez problemu. Nadbierzesz w rękę. On już normalnie, ręka się trzęsie. Amulet jest bardzo cienki, kiedy go wziąłeś, aż drga. Widzisz wirujące dookoła niego wiatry magii śmierci. One są bardzo zanieczyszczone, ale to jest ewidentnie to, czego szukałeś. Tak, to. Kolegium jest wam wdzięczne i wam zapłaci za to. Chowamy to. Czyje kości? Moje. No. Wyjął pistolet. Tylko musimy wrócić. Może szybko stąd uciekniemy teraz? No, tak. To ciało musimy wziąć jeszcze. Wycofujemy się. Chyba nie wracacie do swojego pokoju. Nie, nie ma po co. Nie wiem, wrócimy na syrenę. Na czerwono. Na czerwono. Tak. Słuchajcie, i kierujcie się w stronę wyjścia. A nie ma może wyjście. Jakiegoś wyłomu w tym? Tej cudownej palisadzie? Nie widziałeś. Ona nie jest taka nowa, ona jest połamana trochę, ale wyłomu nie ma. A to możemy przejść przy tej palisadzie. No, a ciężko było przejść przez nią? Ostatni miałby ciężko. A, no tak, ostatni. A ostatni może umie się wspinać. No umie się wspinać. Co? To może no, spróbujmy, no. To może wyjdźmy na cmentarz i tam przejdźmy. No tam gdzie ciało przeżyć. Chociaż koło ciała będzie. Przy najbliższym błysku zobaczyłeś, że chyba krwawisz z nosa. Jak to? Patrzę, sprawdzam sobie. Z jakiego nosa? Z tych dwóch dziur, które ma zamiast nosa. Sprawdzam sobie. No. Słuchajcie, widzicie wszyscy krew na rękach, w błysku, w świetle błyskawic. Mam krew na rękach? Na twarzach. To patrzę, czy to na rękach. Nie pada jakiś czerwony deszcz. Szybko. Ale to krew, czy to jest w sposób czerwony deszcz? O, krew, tak. Słuchajcie, robi się wam niedobrze i co robicie? No, spierdalamy. Na cmentarz. Tak, ja. Tak, przeklęte no, miejsce. Ja bardzo popieram przedmówcę. Biegniemy na cmentarz. Znaczy biegniemy. Na cmentarz. Na cmentarz. Tak. Na cmentarz. Tu dobra. Przejść. Biegniecie do cmentarza i biegacie od pomiędzy te kurhany. Próbujemy przejść przez palisadę. Dobra. Tam, gdzie przerzucaliśmy ciało. Dobra. Co robicie? Dobra, to który mnie podsadzi? No to ja to. Najpierw krasnolud, dobra! O, 90 kilo! O. Czyli przechodzisz topór. No. Właśnie może po drodze utniesz jej kawałek. Dawaj, krzepa. Oni ci pomagają plus 20. 02. 02. Lewą ręką. Krasnolud normalnie jedną tylko ręką właściwie odepnął was. Na drugą stronę. Coś nie mam za to? Nie, bo to za punkty. Nie, tego przychodzę za punkty szczęścia teraz. Ten działek teraz. Niziołek przechodzi. Pomagacie. No tak, no to można go jego to tak niziołkiem raczej bez problemu. Tak przerzucamy go, że nie dotknął palisady nawet. Zrób sobie te zręczności, bo oni cię przerzucili. Cię czy dobrze spadniesz. Telemark. Dobra. Tak dobrze, tak. Dawaj, Bambaryło, teraz na, ty. Raz ja. O Jezus, Marka. No ja to chyba. Ja ci dam Jezu. O, na Sigmara. Karol, te spinaczki plus 10. To dobrze, że nie mam spinaczki. Przepraszam, te skrzepy plus 10. Skrzepy. Dobrze. To dobrze, że mam krzepę. O, ty dawno takiego wysiłku fizycznego nie miałeś. 11. No, no przeszedł. Aha, i teraz patrzcie. No, spinaczka. Dobra. My już bierzemy ciało. Biorę rozpęd, żeby tam się odbić podobnie i wspiąć. Tak? Dobra, nie ma problemu, nie musisz nawet rzucać. Potrafisz się wspinać, taka palisada dla ciebie to nie pierwszy raz przez palisady sobie tak wydzielasz. Wlazłeś na sam koniec i ona tak... Przejdź na drugą stronę. Obok furtka. A ci aż nie mówią. W
strzale błyskawicy, wiesz, są cali zakrwawieni, ale patrzą na koc, który ma rozprute na samym środku. Koc jest rozpruty. Widzicie wnętrzności trupa, którego zawiązaliście. Akurat lina nie jest przerwana, jest tak samo związana, ale w miejscu, gdzie jest brzuch, jest koc rozrwany. Czy coś z niego wyszło? Coś go może zeżarło. Nie wiem. Coś go zeżarło. To wygląda, jakby było. Podchodzę bliżej. Ten jedzony? Przez jakiś wilka czy coś? Troszkę te flaki trochę są takie, wiesz. Ale czy jakieś zwierzę by takiego trupa jadło? Może to olać po prostu i stąd? Później się zastanowimy, teraz pierdzielamy. Tak? Tak, tak. Dobrze, rzućcie sobie teraz na nasłuchiwanie. 97. O, nie. Ja mam 19. Ale nie mam nasłuchiwania. Masz spostrzegawczość? Spostrzegawczość? Mam spostrzegawczość. Czyli weszło. Weszło. Czyli weszło. Patrzcie na krzaki. Ledwo widzicie, przepraszam, wy widzicie całe we krwi, mokre, wszystko, drzewa, ziemia, błoto robi się już czerwone, palisada ocieka krwią od tego deszczu, który pada z góry. Coś jest w krzakach. Coś jest w krzakach. Idź sprawdź. Ja wyciągam je. Tak. Kostu. A wytrzymaliście tylko trupa? Nie. Nie, no. Leży. No dobra. Wciągam miecz, no, żeby się ewentualnie przed kimś bronić. Toporek. Idę powoli. I rozpalam, mogę już rozpalić latarnię, żeby nie przykuwać tak uwagi bardzo? Dobra, będzie to trudne, bo strasznie leje, ale no, będziesz próbował. No, będziesz próbował. Skradasz się. Skradam. Co się dużo powiedziane. Próbujesz chociaż, każdy ma skradanie. Trondri idzie ze swoim toporem w krzaki. Słyszysz? No. Dosłownie przed tobą szmer w krzakach. Mhm. Bardzo nisko. Może jakieś zwierzę? Ja jestem już przed tymi krzakami? Tak. No to tak. Jedyne co zobaczyłeś, to tylko kły, które skaczą prosto na ciebie. Widzicie, takiej wielkości stworzenie ma tylko wyłącznie dwie nogi i reszta to jest jedna duża paszcza z tysiącem zębów. Wyskoczyło na ciebie, momentalnie próbując wgryźć się w twój korpus. No. Byłeś tak niesamowicie szybki, że płaską stroną topora odbiłeś to nad siebie i poleciało prosto na ciebie. Prosto na Paulusa. Złapałeś to aż w ręce i normalnie trzymasz coś takie cholernie ciężkie, to kilkanaście kilo. Słuchaj, i tylko paszcza. Niziołek, co robisz? Za nie mówił, czarodziej? Ja atakuję to, kostułem. Dobra, kijem, atakuj kijem. Ty, kijem. Dawaj. Plus 20, bo trzyma to coś, Paulus. 48. O, weszło. Dobra. Plus 20. Rzucaj. Wrażenia? Gieselbrecht przywalił to kijem. 10 w sumie. Aż wypuściłeś to z rąk, upadło na ziemię. Co robisz? No to miecz wyciągam i staram się. Dawaj. Dawaj, zdążysz. 43, nie. Dobra, wbiłeś obok. Trondri. Co robisz? Na Paulusa. Zaczyna na tą bestię. Dobra. Nie wiedziałem, czy się odsunę, czy nie, ale widzisz szarżującego krasnoluda w twoim kierunku. Trondri wybija się w niebo, robi łuk do tyłu i z toporem. Dawaj. No. Plus 30, plus 20, bo jeszcze dasz mam. Plus 30. Plus 20. O tyle od twojej stopy, ale nie uciął ci jej. I gryzie pierwszą lepszą osobę w nogę, stoi was trzech przy tym i gryzie ciebie w twoją nogę. Masz jakieś uniki? Mam uniki. Spróbuj tego uniknąć. Krasnoludzką zręcznością? Nie. Słuchajcie, i to udało się. Nie udało się. Nie. Słuchajcie, i to coś wgryza się Trondrinowi w nogę. Piecze jak jasna cholera. No. Przygryza się przez buta. 7 punktów obrażeń dostajesz. Ja tam co nie, tu jest boku sobie. Czekaj, 7. Trondrinowi wgryza się w nogę, a ten wyje w niebo głosy. Macie nadzieję, że nikt was wiosny nie usłyszał? No właśnie, ciszej! Bodzi, co robisz? Nic, ja tak stoję z toporem i z fletem i tak
Dobra. Wieselbrecht. O, że ty kurwa, żadnego rzucam na niego. Dobrze, no dobrze, dobrze. Dobrze. Jesus. Dawaj. Jestem. Żadnego było inne. Cześć, to sobie splotę najpierw. Dobra. Chyba warkot. Dawaj. Magię, nie warkot. Kurde. A nie, dobrze, weszło. Dawaj. Czyli plus jeden. Uwaga. Czarodziej zaczyna splataj zaklęcie. Wygląda przerażająco, jak jego magia zaczyna błyszczeć i widzicie tą krew na jego twarzy. Nie, nie udało. Nie zebrałem, nie zebrałem siły. Nie udało się. Paulus. To odwdzięczę się krasnoludowi za pomoc i też spróbuję wbić miecz w to. Dobrze. Prosto koło jego stopy. Tak, prosto dawaj. Koło jego stopy. 70, nie trafiłem. Słuchaj, machnięcie. Ale nie trafiłeś. To jest bardzo małe, ciężkie jest to trafić dodatkowo, niemalże ślizga ci się w rękach. Słuchaj, i to coś próbuje ci się dalej wbijać w nogę, jakby chciało ją odgryźć. Dobrze, że kupiłeś dobre, lepsze buty przed wyprawą. Co robisz? No jak już go złapałem, to go napieprzam. Dwa ataki mam, zapomniałem. To go napieprzam do pory. Więc... O tak, to pierwszy atak. Dobra, to będzie bardzo niebezpieczne. 64. Na ile? No właśnie na tyle. No to dobra, to drugi atak. No. 0-1. I 0-1, słuchajcie. I rzuć to na drożynę. I nawet ze 100 podać. I Tronri. O! I plus siła, nie? Tak. 4. A nie mieć minimalnie. Ale czy 0-1? Coś tam tego? Tak. Jakieś stopnie sukcesu coś? Dobra. Słuchajcie, i Tronri wbija swój topór prosto pomiędzy oczy tego czegoś. Zatrzymało się na czaszce. Nie czułeś, żeby czaszka czegokolwiek była tak twarda, a to coś zatrzymało. Wyciągasz, puścił twoją nogę i tylko widzisz taki glut zielony ścieka mu z pomiędzy tej rany i wpada mu do ust. Klei mu się. Poprawiam go jak mogę. Nie, bo to były już dwa ataki. Czy cały czas gwizdawek patrzy na to wszystko i... I gwizdze. Jak się stresuje, to tak, gwizdze. Tak, gwizdze. Dobra. Gieselbrecht. No to znowu próbuję. Spleść, tak, tak. Dobra. I znowu się rozjaśnia ta wasza okolica. Splotłem bez problemu. Co dzień wykorzystuję wiatry magii. O, jeden. Nie, w ogóle nie możesz się skupić. To przez tą burzę na pewno. Tak, krew wszędzie. Słuchaj, a teraz to tylko siedzi i jest idealnie na twój cios. No to czas to wykończyć. Dawaj. Celujesz? Tak. Wykańczaj. 83. Zamachnąłeś się i chyba to coś wykorzystało moment i odbiegło w krzaki. Nie wiesz jak, ale momentalnie znalazł się toporek do rzucania w twoim ręku. Ja wiem, właśnie o tym pomyślałem. Ja wiem, że o tym pomyślałeś, no, no. Ty, to tego jestem mieczem gry właśnie. No. No. To go chowam. Nie, żartuję. Co on tu robi? Co on tu robi? To rzucam, no. Dawaj. 0-3. Słuchajcie, i toporek... Słuchajcie, to coś się nie rusza. Zabiłeś to! Dziękuję. Piorun tylko. No to podbiegam z toporem już, żeby to zobaczyć. Dobrze, stawiasz butem. Ruszajmy, ktoś mógł nas usłyszeć. Ciągasz. Właśnie, chodźmy stąd. Test nauka magia. Co to w ogóle było? Za plugastwo. 21 wyszło. Słuchaj, bardzo możliwe, że to wygląda się na pomiot chaosu. W postaci, możliwe, że nawet Nurglinga, zabijmy małego, pomniejszego demona Nurgla. To chyba był jakiś demon. Co potujesz, aż śmierdzi to... Zabójca demonów! Niesamowicie. Dobra, słuchaj, ja to tutaj trochę krwawię, więc szybko sobie to, jak, ja tą nogę chcę jakoś... Szybko! Bardzo szybko! Dobra, no. Nie ma czasu. Życie zapali zady! Nie ma czasu! Dobra, dupie, dupie z tą nogą! No. Uciekamy. Wiejemy w las. No. Ale zbierzecie trupa? Nie, no nie bierzemy. Kto bierze? Może dwie osoby. No oni. Tak. Ja biorę na pewno, bo jestem krzepki i pewnie krasnolud. Tak, nie. Tak. Dobra, dasz radę, ty jesteś tak silny, że nawet dasz radę. No dobra, tylko chcę przerzucić. Dobra, Paulus przerzuca sobie jeszcze trupa przez ramię. Jeszcze jedno. Pokazał nam drogę. Zanim ruszymy, to płetne ogniki w drugą stronę. Chcę puścić. Bardzo proszę. Czarodziej splata zaklęcie. No się robi trochę jaśniej. Zaryzykował trochę więcej światła. Dajcie mi chwilę, udało się spleść. To może nam uratować życie.
nie udało się. Nie możesz przerzucić. Z koszulki przerzuć. A wiesz co, a to mogę? Tak, z każdym. Dobra, to użyję. To cię proszę. No to daj mój koszulkę. Jest i weszło teraz. Idealnie. Dobra. Wiecie, nagle zobaczyliście światła w lesie. Szukają nas! Szukają nas! Nie, cicho, to ja zabiję. W drugą stronę biegniemy. Pomyślą, że tam jesteśmy. Magia! Biegniemy w drugą stronę. Lecicie w drugą stronę. Ciężko jest biec. Właściwie wy biegniecie piersi, przedzieracie się, bo wy trochę widzicie, a wy za nimi. To właśnie na samym końcu. Nam pokazał, gdzie jest droga. Pokazał. To wiesz, to tak... Pokazał wam tam, gdzie jest ścieżka, w którą stronę ona idzie. Jesteście po drugiej stronie zupełnie. No dobra. Słuchajcie, biegniecie, przechodzicie... Zwróciliśmy uwagę, czy nie mają konie? Na co im konie? Wiesz co? Oni na sobie jeżdżą. Oni pług zarzucają na plecy i idzie... Jeden daje konia, a drugi na nim jeździ. Wbija mnie ci, ola. Przedzieracie się przez chaszcze. Po jakichś 30 minutach wydaje się, że cichną te wycia. A wy wychodzicie w miejsce, gdzie jest urwisko. Dobrze wam znane. Deszcz dalej pada. To odsuwamy się kawałek od urwiska i chyba wzdłuż urwiska. Mhm. Będziemy szli. W kierunku, w którym żeście szli wcześniej, czy przeciwnym tam, jakbyście jakby wrócili? Jakbyście wracali? Nie, no w stronę wioski. Znaczy chyba chcemy wracać. No w sumie rację, możemy wracać. No. No. Czujecie jednak na swoim karku zmęczenie. Bardzo dużo emocji było i adrenalina. Serca wam jeszcze walą. Dodatkowo jeszcze widzicie, że deszcz zaczyna zmywać ten krew z waszych rąk. Puściliśmy to przeklęte miejsce. No to wygląda. Ale mamy trupa. No trudno, no. Chodźmy do najbliższej wioski, odpocznijmy, przegrupujmy się i ruszmy z powrotem do kolegium. Tak. Czekają nas sowita nagroda. Tak. Tylko będziemy musieli w wiosce jakieś dobrze było, żeby tył tak kupić czy coś. Może będzie jakiś, no. Kolega umarł tydzień. No, kolega umarł. Jego ciało prowadzimy do rodziny. Czyli tak jakbyście chcieli trafić do wioski, w której właściwie chcieliście iść wcześniej. Mhm. Ona będzie najbliżej. Nie czekacie, idziecie od razu. Tak. Dobra. Okej, słuchajcie, czekam na propozycję. Panowie, ruszyliście dalej. Iszliście dokładnie tak, jak cię to urwisko robiło. Szliście przez cały czas przed siebie. Nie wydaje się, żeby ten deszcz w ogóle ustąpił. Pogoda jest, urwanie chmury. Leciał wam już za koszulę, do butów. Pewnie trzeba kupić nowe chyba. Albo załatać. Głowa boli okropnie. Taką nagrodę dostaniemy, że sobie kupisz 100 par butów. Jedną parę na całe życie. Na pewno. Jeszcze tak się tam porąbię, że będziesz wszystkich chodził. Uważajcie na kamerę, bo tam te paluszki postawili się na kamerę. Nie. Panowie, jakaś dobra godzina. Już nawet wydaje się wam, że powinno świtać. Nawet te chmury robią się odrobinę jaśniejsze. Kiedy dochodzicie do miejsca, gdzie troszkę jednak spadek jest tego urwiska, a dodatkowo jeszcze ziemia, która się obsunęła, stworzyła w miarę łagodne zejście. Ale patrzycie teraz na to. Wygląda tak rzęzawisko. Deszcz przez cały czas pada. I może być ryzykowne. Tak się nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Na moment ja szybko sobie tę nogę łatam, już jak się oddaliśmy. Dobra. Leczenie. Ja wiem, tak. Dobra, wyciągasz, obmywasz sobie tę nogę. Słuchaj, piecze to trochę. Trochę to piecze. Wyciągasz nawet powód, dla którego piekło. Widzisz ząb mały, który ugrzązł w tym. Słuchaj, wyciągasz i nie poprawiło to wcale tego efektu. Pokazuję mu ten ząb. Dalej cię piecze. Zresztą raczej się nie znam na jakichś połowach czy na czymś takim, no ale... Po co te zęby tej wiszą tobie? Dajesz mu. Pamiątkę. To masz, bierz, kolejną bierz ząb. No taki trochę chaosu, to ja nie chcę. Wiesz doskonale, że przydałoby się coś odkażającego. No. Nie masz sobie teraz nic. Jakby był w mieście, to co innego. Chodźmy do wioski, tam może będą mieli jakiegoś guślarza. Ale ta rana może się paskudzić. No, związuję by tą bandażem. Dobra, ale rzucę na leczenie. I ten. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak przynajmniej uważam. Może wrócę i punkty szczęścia. 10 minut przerwy. Proszę bardzo. No ale to chyba byś miał dać żeton. Okaże się, że otworzę i będę musiał ostatni punkt oddać. I szufladka. Nie, nie udało się. Dobrze.
Co robicie? 10 minut przerwy. Ty odpocząłeś od noszenia tego trupa. Może ja zejdę najpierw. Bo wespniesz się, nie zejdziesz. No to się wespnę. To wyślinę gdzieś tam, żebyś... Gdzieś linę jest trup obwiązany. A. Spróbuj no, wejdź i zobacz. Staram się wespiąć. No. Mhm. Dobra. Dobra, wchodzisz. Buty byś na pewno już stracił. Może ich nie ma. No, tak. I wchodzisz, te nogi faktycznie ci grzęzną trochę w tym płodzie. Jest cholernie ciężko i bardzo też męcząco. Wchodzisz i po właściwie 1/4 drogi, a ty już się zatrzymałeś i zaczynasz sapać i gwizdać z przejęcia. Taki nasz Artuditu się zrobił. Nie da się chyba dalej za bardzo. No nic, to będziemy już się chyba dalej. Jesteście ciężsi niż ja. To już w ogóle pogryziecie. No to zjeżdżaj na dół i chyba idziemy dalej w takim razie. Co? Dobra. Przechodzicie przez to grzęzawisko. Buty do czyszczenia. Na bank. Przynajmniej nie są zakrwawione. I przechodzicie dalej. Jednak chyba było dobrze, że nie decydowaliście się na wchodzenie po tamtym grzęzawisku, ponieważ dalej robi się już ładniejsze zejście. Wyrastają drzewa, krzaki, po które można się ewentualnie złapać. Wchodzicie na górę i umordowani już, ale zaczyna już świtać, umordowani staracie się znaleźć drogę. Raczej nie powinno być z tym problemu, bo kierunek mniej więcej znacie, pamiętacie jak skręcaliście i w końcu po następnej godzinie dochodzicie do traktu. Jest droga. Prawie się udało. Co robicie? No to w stronę wioski, jeżeli nam się wydaje, że tam jest wioska. Mhm. Tak, ładnie tam. Dobra. Słuchajcie, drogą idzie zakapturzona postać. Podpierająca się kijem. Ma plecak, ma śpiwór. Ale idzie tak jak my? Idzie w waszym kierunku. Waszym kierunku. Aha, to twój brat, który umarł w drodze, a ty wieziesz go w rodzinę stronę, żeby go pochować. Postać zobaczyła, że jesteście na trakcie, zatrzymała się na chwilę, ale jednak ruszyła dalej. Było widać jej twarz czy coś? Nie, idzie w waszym kierunku. A, idzie, zejdziemy trochę na bok i idziemy. Postać się przed wami zatrzymuje. Trochę kaptur sobie schyla. Widzicie mężczyznę około 60 lat. Jest ogolony. Siwe włosy wystają spod kaptura. Wszystko w porządku? Tak. Wędrowcy? Daleko do wioski? Witajcie. Witaj. Witajcie, panie. Czyżbyście teraz wyruszyli na trakt? Nie, błąkaliśmy się po lesie. Zgubiliśmy się. Nasz towarzysz niestety... No tak, niesiemy go do wioski. A, mieliście szczęście, że zwierzę ludzie na was, nie waszego tropu nie wyczuli. Może to zesłanie Manana, że ten burza akurat i deszcz na nas nasłał. Może. Niedaleko jest wioska, której właśnie wyruszyłem. Dosłownie kilkaset kroków. Wyglądacie na rannych. A. Niestety tak. Mieliśmy potyczkę w nocy. Chciałem zapytać, czy droga spokojna, ale... Nie. Czy droga może i tak da się wybrać? Tak, nie mam zamiaru podróżować lasem. W takim razie wędrowcy, uważajcie na siebie. Bo jest, wyglądacie na takich, którzy potrafią sobie poradzić z zagrożeniami. Rozumiem, że starszego człowieka puściliście i mężczyzna poszedł dalej. Tak, tak. Postanowiliśmy jednak, że nie... Darować mu życie. No, nie wiedział, jak był blisko śmierci. Tak, dokładnie. Nie wiedział, nigdy się nie dowiedział. I faktycznie, tak jak mężczyzna mówił, za kilkaset metrów widzicie palisady kolejnego miasta. Tylko tym razem on ma bramę i nawet ma strażnicę. Widzicie, mężczyzna stoi, strażnik, jakiś ochotnik, w hełmie z włócznią. Już jesteśmy? Nie, dopiero zauważyliśmy. Tak. Słuchajcie, a ci strażnicy, którym uciekłeś, w którym kierunku jechali? W drugą stronę. Pani, nie starać żarem. Zesrał, czy mi się podoba. Idziemy. Przejdziemy.
Kogo tam niesie? Podróżnych. Co, spaliście pod palisadą? No nie, ale zabłądziliśmy w lesie. Ha. Niestety, dlatego dopiero przybywamy. Dobra. Jesteśmy zmęczeni i poranieni. Pchnij bramę, otwarta jest. Dokąd wędrujecie? Znaczy na schodzie, już po drugiej stronie wchodzicie, na ten troska jak każda inna. Schodzi ze swojej strażnicy do was. O, chyba coś was dorwało. Tak, no niestety, niektórych bardziej niż innych. A temu co? Zginął mój brat! Wilki, panie, wilki, wilki. O. Taka tragedia, co ja matce powiem? O. Jest południe, to takie słabizny. Ej, dziwne, że zginął. No, dobrze, mniejsza z tym. Bardzo proszę, jeśli chcecie... Karczma zamknięta. Walić głośno. Dobra. Ja tam wolę po cichu. Czy chcą pan, żeś płakał, że panu brat zginął? Już mi przeszło. On głupi panie. A do kogo jak trudne trzeba na niego? Czy nie będziemy go w końcu targać ze sobą do domu? O, nie ma tu stolarza jakiego? Jest kowal! Może kowal wam coś? Kowal to jest i w tej drużynie. No, nie, no, zobaczymy, to może coś tam nam zbije. Może wam coś zbije. Ostatni pójdź do trumny. Dobra, chodźcie. Dzięki panie. Petera wołać. Peter wam otworzy. Dobra. Słuchajcie, wioska jeszcze śpi. A nawet jakby było pewnie później, tak by spała, bo leje niesamowicie. Podchodzicie pod drzwi karczmy. Biała tam. Walisz. No? Peter! Peter! Mom! Kto tam? Podróżnik. Tak, wcześnie. Otwiera facet krótkie blond włoski. Żuje coś w pysku. Koszula taka rozchełstana. Jest strasznie zaspany. O, proszę! O, otwiera wam. Ech, ale leje. No, leje. Tragicznie! Oj, nie, panowie, nie mówcie tylko, że chcecie śniadanie od razu. Chcemy śniadanie. Nie. Od razu. Może odpocząć najpierw. Ty nie jesteś głodny? No. Już pierwszy posiłek wypadałoby zjeść w tej pozy. No, może. Panowie, jest coś. Jaka pora nawet jest. Może... Ja nie. Mogę coś ugotować. Jeszcze za wcześnie na śniadanie. Nie, to gotować nie trzeba. Może... Nie, no, może obsłucha się, osuszcie, ja rozpalę w kominku. To dam wam pokój przy ścianie kominkowej. O, bo tam tak. Sobie rozgrzejecie, rozgrzejecie się i. Na śniadanie i rozwiesicie sobie. O, idzie za szynkwas. Bierze klucz. I rozumiem, że pieniądz macie. Mamy. Na ile? Na razie to na dzisiaj. Dobra. To policzę to za noc, no. Dobra, to dwa szylingi będzie. Jakiś wyższy standard jest? Kąpiel może? No, mało ci kąpieli, panie? Dobra. Ale taka ciepła, bo to była zimna. Tak, to co mamy jest okej. Jakiś masaż macie? Będzie rozgrzeje, spokojnie, rozgrzeje. Smak, co? Panie, tu nie ma ryb! Gdzie tu masaż? Masaż właśnie. Masaż mięso robi. To mi trwa na rybach. Dobra. Proszę, płaci i dostaje klucz. Dobra, idziemy. Chcecie wchodzić na górę. Ja zapukam jak będzie. Dobra. Ty się cicho. Słuchajcie, wchodzicie klucz. Łóżka. Sienniki. Siennik. Każdy. Jak nie wiesz. A płaciliśmy pod ścianę. Za 4 czy za 5? Za 4 czy za 5 płaciliśmy? Za 4 płaciliście. Za pokój. Gdzie pan sobie życzy? Wchodzicie do środka. Co to jest? Słuchajcie, i dosłownie padacie. Jak deszcz. Jak trup. Tu położyłeś sobie pod ścianą. Pod głowę wziął, żeby mieć śmiech. Słuchajcie, i głowi są. Ta-dam. No. Czego? Ty wstałeś? Tak.
Daj się w taką stronę. Słuchaj, tak już trochę świtasz. Musicie trochę się przespać. Siadanie! A, zaraz zejdziemy. Ale tam tu! A, to nie, to już otwieram. O, otwierasz. Widzisz trzech strażników dróg i Petera, stojącego z tyłu za nimi. Wszyscy leżycie w łóżkach, odwracasz się na nich, a widzisz, że z trupa to jest kurwa. Ale to już się dowiecie na następnej sesji. What the fuck? W drugą stronę jechali! Dziękuję bardzo. Takie jest zakończenie. Nieciekawe. Takim cliffhangerem. Tak. Ja bardzo lubię cliffhangerem. Czuję, jakbyśmy skakać kopka. Dobra. W takim razie słuchajcie, za przygodę każdy sobie może zapisać po 140 doświadczenia. Obecne. Widzowie, bardzo wam dziękuję. A może i widzowie napiszą, to by się obawiali. O, to strasznie by długo trwało. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za pomysły. Jak widzicie, wspólnie utworzyliśmy tę przygodę. Pomysł był oczywiście na wędrownych pielgrzymów. Był pomysł na łowców, na strażników dróg i że akurat ciebie. Ja tam, no podeszłeś mi linka, podziękuję potem temu koledze. Tak. Aga, dziękuję ci bardzo za moderowanie. Bardzo dziękuję za te pomysły, które wysyłałeś. Tak? Tak, no Aga, bo... Ucha, hana! Piszcie więcej o kotach, bo ona lubi. Tak. Tak, ale kurde, ale myślałem, że... fajnie się potoczyło, myślałem, że przekupicie tych strażników. No, ty rzuciłeś nawet taki pomysł. Ja też myślałem. A nie... Każdy z nas o tym myślał. Wiesz, kurde, do lasu. To źle wyszło? Może teraz. Wiesz to, wyszło źle, bo teraz przyszli do nas. Możemy teraz próbować. Ale może z gościnną wizytą. Tak, z pewnością. Dobra, nieważne, fajnie. Co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie.